Ścieżka mocy. Mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie. Autorka Barbara Marciniak. 2012 rok. Kontynuacja rozdziału 6. Doświadczenie orgazmu łączy się z Twoim duchem, reorganizując i odnawiając Twoje komórki. Seks jest jednym z najpotężniejszych wyrazów Waszej biologii, a aspektem seksu najbardziej wzmacniającym Was na poziomie osobistym jest przeżycie orgazmu. Moment orgazmu pobudza ciało na wszystkich poziomach. Komórki w ciele reagują podobnie jak na odgłos potężnego gongu, w który uderzono, aby nakazać przebudowę ciała, wypełniając wszystkie przestrzenie ożywczą energią. Nazywany czasem małą śmiercią, orgazm uwalnia świadomy umysł i pozbawia go władzy nad ciałem, tak więc przez krótką chwilę unosisz się swobodnie, zawieszony w przestrzeni pomiędzy snem a jawą, gdzie komórki i cząsteczki subatomowe ciała rozpoczynają wraz z kolejnymi warstwami Twojej świadomości intensywne uzdrawianie. Seks przypomina komórkom ciała o ich własnej żywotności. Energia seksualna została bowiem zaprojektowana do pomocy w procesie wzmacniania i jest częścią tego, co uzdrawia Wasze ciało. Hormony wydzielające się w czasie uprawiania seksu modyfikują wzorce Waszych fal mózgowych, kierując je ku równowadze i integralności, aktywizując pobudzoną kosmiczną jaźń. Organizm może być przeżyciem genitalnym, całościowym albo wielocielesnym, podczas którego otwarcie wszystkich czakr zabiera Cię w podróż w głąb wielowszechświata. Orgazmy uzdrawiają ciało fizyczne. Po przeżyciu orgazmu jesteś odświeżony i pobudzony na poziomie komórkowym. Nawiązałeś też połączenie z samym centrum swojego duchowego ja. Jesteś zawieszony pomiędzy możliwościami na różnych poziomach swojego ciała – mentalnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Przez cały czas pocieszony i dostrojony. W momencie samego orgazmu Twoje ciało pulsuje własną witalnością, która wybucha w atmosferę, przenosząc to, czego pragniesz i to, kim sądzisz, że jesteś, prosto do przestrzeni pola istnienia. Możesz się nauczyć koncentrować swoją uwagę na wykorzystaniu energii własnego orgazmu jako nośnika, a przez to poprzez synchronizowanie oddechu z partnerem i ukierunkowywanie tej energii za pomocą swojej wyobraźni. Podobnie jak surfer, który jedzie na ogromnej fali przetaczającej się przez ocean, użyj swojej wyobraźni, aby wznieść się razem z narastającym przepływem energii, podążającym przez 7 czakr Twojego ciała, zawirować i wznieść się jeszcze wyżej, tańcząc wśród otwierających się czakr kosmicznych. Pozostając w pełni obecnym i ugruntowanym i w jedności z wszystkimi 7 czakrami, możesz jednocześnie przemierzać 8., 9., 10., 11., 12. i 13. czakrę w podróży poprzez tajemnice wielowszechświata. Ludzie przez długi czas wykorzystywali energię seksualną do skumulowania energii psychicznej, aby przekroczyć granice fizycznej rzeczywistości. Z odpowiednim partnerem i w harmonii z prawami kosmicznymi możesz korzystać z energii seksualnej, by udać się dokądkolwiek tylko zechcesz. Podstawowymi składnikami zdrowego, zrównoważonego związku seksualnego są zaufanie, komfort i kompatybilność, uzupełnione o szczerość i integralność. Kiedy pozwalacie komuś Was kochać i akceptujecie swoje ciało wraz z przyjemnością, jaką potencjalnie w sobie ukrywa, stajecie się zdrowsi. Orgazmy przynoszą wyleczenie na poziomie komórkowym, a najzdrowsi przeżywają je regularnie. Akt seksualny wiąże się z głębokim, ciężkim oddechem, który dotlenia Twoje ciało i uwalnia życiodajną energię. Wzrost natlenienia poziomu krwi wiąże się z poszerzeniem poziomu świadomości i niesie jasność mentalną. Uprawianie miłości zapewnia wsparcie Waszemu układowi odpornościowemu. Podczas orgazmu uwalniane są endorfiny, które koją ból, likwidują stres i napięcie. Miłość i udane życie seksualne idą w parze z żelaznym zdrowiem i dłuższym życiem.
Pamiętaj, twój stan umysłu podczas orgazmu w połączeniu z towarzyszącymi mu przekonaniami określają charakter twojej wyprawy do lasu tajemnic seksualnych. Kiedy orgazm przeżywany jest w kochającym, pełnym zaufania związku, może stworzyć optymalne warunki lecznicze w ciele fizycznym. Zdrowa ekspansja seksualna i udany seks z właściwą osobą reorganizują ciało na wszystkich poziomach. Zaufanie buduje strefę komfortu, w której naprawdę możecie się ze sobą połączyć. Seks ma właściwości lecznicze, ponieważ kiedy jesteś zrelaksowany, a twoja strefa komfortu jest otwarta na przyjemność, wówczas możesz naprawdę odczuć miłosną wibrację pomiędzy tobą i twoim partnerem. Kiedy sercowa czakra miłości jest obecna, wówczas ożywcza, wspierająca i regenerująca energia stymulują twoje komórki do odpowiedzenia na wezwanie donośnym tak. To jest właśnie tworzenie. To jest odwieczna natura istnienia. I to jest właśnie to. Takie uczucie pojawiające się pomiędzy dwojgiem ludzi to jest właśnie uzdrawiający seks. Pamiętaj, moment orgazmu generuje moment zawieszenia na poziomie komórkowym. Jesteś trochę poza grawitacją, żeglujesz ku głębokiej relaksacji. Ludzie, którzy nie przeżywają orgazmów, nie umieją się tak naprawdę odprężyć, a jeśli ty też tego nie potrafisz, wówczas tracisz jedną z wielozmysłowych przyjemności życia. Nikt nie zapewni ci orgazmu. Jeśli nie potrafisz sam czy sama dla siebie odkryć przyjemności fizycznej swojego ciała, możesz jednak sobie zapewnić zrozumienie tego, czym jest orgazm, jeżeli nauczysz się, jak się zadowolić. Społeczeństwo stworzyło tabu dotyczące ciała, jednak nakazywanie, by ktoś ci wiązał buty, a zawiązywanie ich samemu to dwie różne sprawy. Musisz nauczyć się swojego ciała, ono należy do ciebie. Wymysł, że seks jest grzeszny albo że coś jest nie tak z twoim ciałem, stanowi przykład samodzielnie narzuconych sobie i zakorzenionych programów kulturowych i ograniczających przekonań. Niemniej jednak zawsze będziesz czuł się najlepiej, jeśli będziesz korzystać ze swojego ciała z poszanowaniem zasad integralności. Seks jest jak dopalacz rakietowy, a wzmocniony świadomą intencją może wynieść cię do tych sfer rzeczywistości, które wzbogacą twoje życie. Największym wzmocnieniem, jakie oferuje nam seksualność, to podróż do gwiazd. Skąd, w sposób absolutny, można spojrzeć na wszystko z oddali. Dawno temu mężczyźni i kobiety wiedzieli, że jak łączyć swoje duchowe ja z formami fizycznymi, tak by eksplorować Ziemię, Księżyc i planety. Obserwowali wzory pogodowe, aktywności ciał niebieskich, wyszukiwali miejsca odpowiednie do zasiedlenia. Chcieli poznać tych, którzy wraz z nimi zamieszkiwali ten wymiar rzeczywistości. Dzięki znajomości i zrozumieniu zasad świętego tańca życia mogli nawiązać kontakt z daleką rodziną i z przyjaciółmi, zarówno żywymi, jak i zmarłymi. Z łatwością przenosiły się między wymiarami zwierzęta, to też obserwowano je i czasami proszono o radę w związku z ich mądrością, płynącą ze zdolności zwiedzania różnych poziomów rzeczywistości. Seks jest jak dopalacz rakietowy, a wzmocniony świadomą intencją może wynosić was do sfer rzeczywistości, które wzbogacą wasze życie. Seks z kochającym partnerem jest jak podróż na zaczarowanym, latającym dywanie dokądkolwiek zechcesz. Uprawiając seks, pobudzacie życiodajną energię kundalini umiejscowioną w dolnej podstawie kręgosłupa. Zapraszacie ten wijący się jak wąż strumień mocy do wyjścia ze swojej jaskini, aby nauczyć się tańca życia. Jesteście odpowiedzialni za to, by jak najwięcej się dowiedzieć oraz jak najlepiej zrozumieć wasze ciało, aby poznać wiele sposobów bawienia się nim, dotyku i pozycji, które może przyjmować, aby zaczerpnąć jak największej rozkoszy. Za to, by pozwolić energii kundalini wspinać się wzdłuż kręgosłupa i rozprzestrzeniać się we wszystkich rzeczywistościach. Aktywizowanie energii kundalini poprzez przyjemność seksualną może stworzyć szansę bezpośredniego przejścia do doświadczeń w równoległych wymiarach, które mają bardzo wiele wspólnego z życiem, które obecnie żyjesz. Orgazm połączony z odczuciem ekstatycznej przyjemności zlokalizowanej w narządach płciowych może przenieść kundalini wyżej, do drugiej czakry.
Dalsze unoszenie się tej energii w górę ciała można osiągnąć, wydłużając czas odczuwania fizycznej przyjemności poprzez głęboki oddech, relaksację, poddanie się radości całego zdarzenia oraz korzystanie ze swojej wyobraźni, która pozwala wznosić się i surfować na fali energii. Niepokojące myślenie o tym, jak się wypadnie, ogranicza czas zbliżania. Kiedy zwolnisz tempo i naprawdę pozwolisz swoim seksualnym doznaniom rozkwitnąć, skumulujesz w sobie więcej energii. Razem ze swoim partnerem bądźcie twórczy i uwarunkujcie energię poprzez ukierunkowanie jej w eksploracji swoich ciał i seksualnej ekstazy na wasze cele i intencje życiowe. Możecie również wysłać swoją miłosną energię na zewnątrz w celu pobudzenia członków rodziny i przyjaciół lub ku całej ludzkości z wezwaniem o pokój na świecie. Doznania płynące z drugiej czakry mogą przynosić wspaniały orgazm genitalny, ale nie jest to ogólnocielesny, ogólnoczakrowy, wielowymiarowy orgazm. Kiedy energia dosięgnie trzeciej czakry, zaczniesz odbierać doznania płynące z rejonu brzucha, jednocześnie wyraźnie odbierając stan emocjonalny drugiej osoby. W zdrowym, długofalowym związku energia przejdzie przez sferę brzucha i podąży w kierunku czwartej czakry, czakry serca, gdzie znajduje się miłość, zaufanie i wzajemny podziw partnerów. Kiedy wasze czakry serca są otwarte, dwoje ludzi może pozostawać razem na wieczność. Wiele par zbuduje rodzinę i będzie się szczerze kochać, osiągnąwszy komfort i wzajemną szczerość w ważnych, codziennych sprawach. Jednak mogą sobie nigdy nie powiedzieć swoich najgłębszych tajemnic, ani tak naprawdę się nawzajem słyszeć, jeśli ich energia nie dotrze do czakr gardła. Kiedy wasze energie znajdą się w piątym ośrodku albo kiedy dotrze tam kundalini, dwoje ludzi będzie naprawdę potrafiło sobie powiedzieć wszystko, co mają na myśli, bezpiecznie wyrażając zarówno swoje lęki, jak i radości, wspomnienia i opinie. Wzmocniona w ten sposób energia kundalini może minąć rejon czakry gardła i aktywować kolejne, szóste i siódme ośrodki energetyczne waszego umysłu. Kiedy kundalini zacznie krążyć w rejonie mózgu, doznanie orgazmu rozejdzie się po całym ciele jako kolejne fale intensywnych, a przyjemnych doznań. Orgazmy obejmujące całe ciało i pobudzające wszystkie czakry nie występują wszakże w seksie, w którym brak porozumienia, gwałt, przemoc. Rytuały kultowe obejmują seks z dziećmi i ze zwierzętami i wytwarzają energię seksualną o bardzo niskich częstotliwościach. Uczestnicy takich aktywności pozostają wielokrotnie we władzy istot, zmuszających istoty ludzkie do aktów seksualnych, których same pragną. Niektórzy ludzie czerpią, niestety, większą przyjemność z tego typu czynności, nawet jeśli w ten sposób krzywdzą drugą osobę. Przyjemność związana z seksem jest również względna w odniesieniu do twoich wartości. Niemniej, żaden cel przyjemności nie daje prawa do robienia wszystkiego, czego zapragniesz. Cel przyspieszenia obejmuje naukę zarządzania energią, a podczas odliczania do roku 2012 wszystko, co wprawicie w ruch, powraca coraz szybciej, ponieważ pole istnienia oferuje w tym czasie bezpośrednią, sprawną informację zwrotną dotyczącą wszystkiego, co tworzysz. Negatywne czyny przynoszą negatywne konsekwencje. Sztuka ludzkiego uzdrawiania w obecnych czasach obejmuje rozpoznawanie i uwalnianie dysfunkcyjnych wzorców przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jesteście produktem genetycznych skłonności, a częścią sztuki ludzkiego uzdrawiania w obecnych czasach jest rozpoznawanie i uwalnianie dysfunkcyjnych wzorców zachowań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Macie obowiązek używać swojej świadomości, aby zrozumieć znaczenie owych wzorców, a następnie zamienić je na przekonanie nowe, służące waszym pozytywnym intencjom. Jeżeli pochodzisz z grona osób, które tłumią własną seksualność, przechowujesz ich kody, co jednak nie oznacza, że musisz powielać ich wzorce. Nikt nie jest skazany na swoje geny i ich właściwości. Niemniej jednak to właśnie w nich została zaprogramowana wiedza dotycząca sposobów badania rzeczywistości, zwłaszcza w aspekcie seksualnym. Energia seksualna zakodowana jest głęboko w ciele, jest energią surową, pierwotną.
Najczęściej to kobiety posiadają owe wrodzone wzorce percepcyjne, które ograniczają ich zdolności i pragnienia przeżywania orgazmu. W gruncie rzeczy jest wiele kobiet, które nigdy go nie przeżyły. Niektóre z Was nauczyły się udawać orgazm, ukrywając to dość skutecznie, ponieważ wasi partnerzy są zbyt pochłonięci swoją własną przyjemnością, żeby zwracać na was uwagę. Kobieta wie, że coś się zdarzyć powinno i czasem podąża za jękami partnera, imitując je, ale nigdy nie czując potrzeby ekspresji swoich własnych, luksusowych przypływów, pobudzenia i namiętności. Kobieta będzie udawać pobudzenie, ponieważ nie zna i nie akceptuje swojego ciała, ani nie pojmuje, co traci. Mężczyźni demonstrują swoje pobudzenie w sposób jawny, tryskając uświęconą energią w momencie ejakulacji, która zazwyczaj towarzyszy orgazmowi. Kontakt kobiety ze świętą seksualną częścią jej samej jest ścieżką całkowicie wewnętrzną, wiodącą w ciemne, tajemnicze głębiny. Z tych dwóch prostych powodów dwie różne tożsamości seksualne wykorzystano jako podstawę wyjaśnienia i zrozumienia mocy energii zgromadzonej w ciele. Aby korzystać z ciała w dążeniu do całkowitego, każdorazowego spełnienia, zwłaszcza spełnienia w seksie, musisz w ciele przebywać, zajmując się totalnie każdą cząstką swego istnienia. Mimo że wasza płeć jest wewnętrznie zdefiniowana, każda istota ludzka zawiera w sobie zarówno męskie, jak i żeńskie wibracje. Lewa strona ciała jest stroną żeńską, kontrolowaną przez prawą półkulę mózgu, a prawa męską, kontrolowaną przez jego półkulę lewą. Zgodnie z waszą biologią, wasze narządy płciowe określają waszą tożsamość, której się musicie nauczyć, którą się stajecie pomimo wahań, jakim poddaje się poziom energii męskiej i żeńskiej. W biologii nie ma pomyłek. Nie ma żadnego błędu w tym, kim jesteście i jaką tożsamość każdy z was wybrał. Nie utknąłeś na szarym końcu jakiejś listy, bez możliwości wyboru. Każde życie, które przeżywasz, jest w znaczący sposób splecione z warstwami celowości i planów, połączonych ze znacznie szerszymi płaszczyznami rzeczywistości. Podczas swojej wielowymiarowej podróży przez ludzką postać bywałeś już zarówno mężczyzną, jak i kobietą i choć świadomie nie potrafisz może przywołać swoich różnorodnych tożsamości, zapis twojej osobistej linii czasu przechowywany jest w różnych warstwach podświadomego i nieświadomego umysłu. Uwidaczniające się czasem talenty i zdolności rozwijają cechy męskie w kobiecie, a kobiece w mężczyźnie. Samoakceptacja jest zatem nie tylko ważnym kluczem do zrozumienia swojej tożsamości, ale i oznaką budzącego się umysłu. Jesteś ekspresją większej formy świadomości, która uczy się ciebie poprzez zawiłości gry zwanej istnieniem. Na tym samym poziomie jesteś predestynowany do zaplanowania trasy swojego życia w ciele mężczyzny albo kobiety. Przy czym zawsze twój sposób zarządzania energią poprzez rozmaite wglądy i zanurzenia się w rzeczywistość fizyczną i poza nią finalnie wskazuje na to, do czego możesz mieć dostęp. Seksualność i wrażliwość psychiczna w sposób naturalny się ze sobą splatają, a poprzez przyspieszenie energii pobudzającej duchowe przebudzenie wśród ludzkości, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, na całym świecie zrywają więzi ograniczających przekonań i wzorców myślowych, które trzymały w pułapce i zaćmiewały ich twórcze umysły. Ogółem rzecz ujmując, kobiety wykazują obecnie większą tendencję do przełączania swojej uwagi z jednej rzeczywistości do drugiej i większość z nich tak właśnie robi, często zupełnie nieświadomie. Ta zdolność jest przypisana ludzkiej formie. Kobiety mają również skłonność do nawiązywania głębszych relacji ze swoją biologiczną strukturą i są w sposób bardziej naturalny zorientowane na psychikę, a to w związku z miesięcznymi cyklami menstruacyjnymi, które rozpoczynają się mniej więcej w okolicy 12 albo 13 roku życia i trwają do 40, 50 czy nawet 60 roku życia. U progu kobiecości pojawienie się pierwszej krwi tworzy psychiczno-duchowy wir energetyczny, osobisty portal mocy połączony z cyklami księżyca.
Ciąża i narodziny dziecka wzmacniają więź kobiety z jej ciałem. Niestety wiele kobiet odmawia sobie przyjemności cielesnych, ponieważ z upływem czasu zarówno mężczyzn, jak i kobiety nauczono traktować menstruację z wielką pogardą, a jednocześnie, o ironio, akceptować gwałtowny, wypełniony bólem, wojenny przelew krwi. Gardząc swoim ciałem i jego naturalnymi funkcjami, kobiety aż się proszą o kolejne fizyczne problemy, komórki waszego ciała słuchają waszych poleceń, niechęć i ignorancja wobec tego życiodajnego procesu skutkują wszystkimi współczesnymi chorobami kobiecymi. Cykle menstruacyjne charakterystyczne dla kobiecego ciała sprawiają, że uosabia ono płodną, odżywczą energię boskiej matki. W czasie owego szczególnego, comiesięcznego okresu, kiedy pojawia się krew, drzwi prowadzące do trójwymiarowej rzeczywistości są szeroko otwarte. W ciągu ostatnich 2000 lat potęga ciała kobiecego i cyklu menstruacyjnego została wyśmiana i uległa degradacji. Jednak kiedyś czczono i szanowano wiedzę kobiecej krwi. Zgodnie z rytmem życia kobiety, pojawienie się krwi oznaczało moment, w którym nawiązywała ona kontakt z tajemnicami natury. To jest właśnie głębia kobiecej magii. Zdolność do pełnego wdzięku wytyczania drogi do ludzkości. Drogi w pełni dopasowanej do świata natury, której efektem jest dar nowego życia. Obecność krwi miesięcznej, zwanej też krwią księżycową, uruchamia rozmaite i różne dla każdego poziomy wrażliwości psychicznej. Eter jest zawsze pełen działania. Jeśli kobiety co miesiąc otwierają swoją psychikę, a nie zrozumieją, co się z nimi dzieje, może powstać w niej zamęt. Czasami chcą się wycofać, poddać, ukryć na kilka dni celem oddzielenia się od częstotliwości, którą wyczuwają, a której nie pojmują jeszcze. Męskie wibracje są siłą podtrzymującą to naturalne psychiczne otwarcie. Tak więc mężczyźni powinni szanować swoją własną rolę w nadawaniu równowagi cyklowi menstruacyjnemu. Na przestrzeni dziejów mężczyźni demonstrowali swoje własne niezwykłe zdolności psychiczne i swoje słynne dzieła. Jednak, podobnie jak w przypadku kobiet, w ciągu ostatnich 2000 lat cierpienie mentalne, fizyczne, emocjonalne i duchowe, wywoływane przez wojny, prześladowania, magicznych praktyk psychicznych, wdrukowało w genom ogromne zasoby strachu i bólu, zwłaszcza jeśli chodzi o męskie wibracje. Mężczyźni uczą się właśnie akceptacji faktu, że ich wrażliwość i delikatność są w gruncie rzeczy ich prawdziwą wewnętrzną siłą i że szczerość jest kluczem do czystej świadomości i spokoju umysłu. Od mężczyzn także oczekuje się przyjęcia odpowiedzialności za ich moc seksualną, która ma zupełnie inny ładunek energetyczny niż przeżycia kobiet. Mężczyźni potrzebują zrozumienia, że ich osobista moc leży w uruchomieniu i akceptacji własnych uczuć, czyli tej strefy samego siebie, której nigdy na poważnie nie brali pod uwagę. Kiedy uczucia mężczyzny aktywnie łączą się z energią seksualną, doświadczy on w nowych poziomach intymności. Mimo że dobrze zbudowane ciało to rzecz ważna, prawdziwa siła tkwi w zaufaniu do siebie samego, do rodziny, do partnerki i do innych mężczyzn i kobiet. Zadaniem stojącym przed mężczyznami jest zaufać innym i wierzyć w ich prawdę, rozpoznawać arogancję, ignorancję i głupotę wojny oraz czcić i szanować, a także pielęgnować każdą formę życia. Biologia umożliwia ludziom prokreację, a zatem musicie się przede wszystkim nauczyć, jak zarządzać energią tworzenia. Ciąża to symbol wzrostu, obietnica odnowy i odpowiedzialności. Kiedy mężczyzna i kobieta uprawiają dobry, zdrowy seks, całkowicie angażujący ciała i pozwalając cieszyć się dostarczaną cielesną przyjemnością, śmiejąc się i kochając, zdążają wspólną drogą ku kosmicznym doświadczeniom, znacząco wzbogacają swoje relacje oraz swój kontakt ze wszechświatem. Dziecko, poczęte w takim otoczeniu, będzie oddanym członkiem rasy ludzkiej, zwłaszcza wówczas, gdy zmysłowa energia przyrody włączy się, by wesprzeć przedsięwzięcie. Uprawianie miłości na łonie natury
w prywatnym miejscu w świetle srebrzystego księżyca albo w gorącu życiodajnych promieni słonecznych. Seks mający na celu stworzenie nowego życia jest najlepszy, jeśli wypełnia go radość, gdyż określa związek między mężczyzną, kobietą i dzieckiem. W samym momencie zapłodnienia jajo i sperma niczym ptaki ćwierkają i świergoczą do siebie, a nasienie pędzi, niosąc ich pieśń ku bogini. Jajo w gruncie rzeczy wydaje niesłyszalne dźwięki, podobne do nawoływania godowego. Plemnik, który genetycznie najlepiej spełnia wymagania istnienia niefizycznego, pragnącego narodzin, które są skutkiem tego połączenia, odpowie na pieśń i dopasuje się do wibracji jaja. Zostanie on pchnięty naprzód poprzez rezonans, który jednocześnie zdaje się odpychać pozostałe. Gdyby wygrywało tylko tak zwane najsilniejsze, wówczas mielibyście dzieci doskonałe pod względem fizycznym, lecz nie zestrojone duchowo. Pamiętajcie, jesteście w pewien sposób ograniczani i określani przez swoją genealogię i czas narodzin, a w związku z tym ciąża oraz narodziny łączą się z wieloma poziomami porozumień. Jeśli pragniesz mieć dzieci, najlepiej nawiązywać z nimi pierwszy kontakt w stanie snu. Zanim zaśniesz, skup swoje intencje na odnalezieniu i komunikacji z duchowymi energiami, które staną się twoimi przyszłymi dziećmi. Zawołaj je i zaproś do swojego życia. Seks daje młodość, siłę, a poprzez intymność seksualną z drugą osobą pozwala nawiązać kontakt ze swoim duchem. Mimo że można żyć bez seksu całe lata, aktywność seksualna jest w gruncie rzeczy warunkiem zachowania dobrej kondycji. Seks daje młodość, siłę, a poprzez intymność seksualną z drugą osobą pozwala na nawiązanie kontaktu ze swoim duchem. Starzejąc się, ludzie nadal pozostają w małżeństwie albo innym związku, ale często przestają uprawiać seks z takiego lub innego powodu. W takim przypadku mogą zaspokajać swoje potrzeby seksualne samodzielnie. Specjaliści od zdrowia uświadamiają, że masturbacja i inne formy samozaspokojenia są konieczne dla osobistego rozwoju i ogólnego zdrowia. Ludzie, którzy żyją przez dłuższe okresy bez seksu, często doświadczają różnorodnych problemów zdrowotnych. Stymulowanie ciała fizycznego jest konieczne i stanowi znacznie lepszą zabawę oraz jest bardziej produktywne, gdy jest doświadczane z partnerem. Starzejąc się, wasze gusta stają się wybredniejsze i potraficie się lepiej dostroić do swojego partnera, ponieważ oboje jesteście już bardziej rozwinięci psychicznie i posiadacie wiedzę popartą doświadczeniem. Wasze święte miejsca pozostały przez was wzajemnie zwiedzone więcej niż kilka razy. Przeżyliście też wiele razy pełen cykl słońca, by zdobyć wiedzę kosmosu. Seks w sposób naturalny stał się czymś więcej niż tylko płciowym czy fizycznym doznaniem. Taki stan rzeczy z wiekiem tylko się polepsza. Posiadasz odpowiednią wiedzę, wytyczyłeś ścieżki przez las, dotarłeś do idealnego miejsca, nauczyłeś się akceptować swoje ciało, pokonałeś dziwne, świadome, cechujące młodość, fiksacje na punkcie ciała, a teraz uprawiasz miłość z drugą osobą nie tylko w formie autostymulacji ciała, zatem więc miękki brzuch i trochę bardziej obwisłe pośladki nie robią większej różnicy. W każdym długotrwałym związku życie seksualne będzie przypominać jazdę kolejką górską. Ciągła wspinaczka na Giewont stałaby się raczej wyczerpująca. Zdobywanie seksualnych szczytów i schodzenie do dolin są częścią dojrzałego związku. Niemniej jednak, w miarę jak się coraz lepiej poznajecie, zauważacie, że po udanym seksie pozostaje wokół was wiele dobrej energii. Seks jest najwspanialszym sposobem jej wzajemnej wymiany i dzielenia się nią. Ekspresja seksualna to przecież twój kontakt ze Stwórcą, a seks dotyczy tak naprawdę tego, w jaki sposób posługujesz się swoją świętą mocą. Jeśli prowadzisz sekretne życie seksualne albo dla chwili seksu musisz manipulować energią, swoją albo cudzą, to jest to ewidentne nadużycie twojej integralności i odpowiedzialności jako istoty ludzkiej. Tego typu działania emitują częstotliwości lokujące się na szarym końcu, na dnie spektrum świadomości. Tylko i wyłącznie ty sam lub ty sama jesteście odpowiedzialni za podnoszenie swoich standardów, a robiąc to, odkryjecie lepszy rodzaj seksualnej energii.
Mroczną i niebezpieczną stroną mocy niesionej przez energię seksualną jest pozostawanie we władaniu istot niefizycznych, bezcielesnych. Jeśli chodzi o zarządzanie energią, musisz sobie sam zadać pytanie: czy ja w pełni władam swoim ciałem i czy uprawiam seks z własnej woli? Czy moje doświadczenia seksualne są wyrazem zgody i radości z uprawiania seksu opartego na intymności, zaufaniu i prawdomówności z moim partnerem? Jeśli odczuwasz silny pociąg seksualny, ale intymność, zaufanie i prawdomówność są ci obce, może cię dopaść znudzenie seksem, co doprowadzi do coraz bardziej ekstremalnych poszukiwań, czasem wiążącym się z bólem, poniżeniem w celu osiągnięcia fizycznego pobudzenia. Pragnienia tego typu ekstremalnej stymulacji odciągają od granic szacunku dla samego siebie, w głąb mrocznych pieczar opętania przez bezcielesne byty. Pamiętajcie, otwierając energetyczny wir seksualny, i gracie z czystą, pierwotną mocą stworzenia, co przyciąga byty z innych wymiarów, dla których energia seksualna, wytwarzana w nich życiodajna siła, są wielkim wabikiem. Intymność i miłość podczas seksu pozwala dynamicznym energiom o wysokich wibracjach nawiązać z wami delikatny kontakt, celem ponownego połączenia ludzkiego ciała z wyższymi wymiarami duchowej tożsamości człowieka, co w konsekwencji czyni cię odpornym na opętanie. Lęk przed intymnością i brak prawdziwych wartości oraz szacunku dla dzielenia się uświęconymi, twórczymi energiami powoduje, że seks staje się jedynie zastępstwem ulotnych pragnień. Takie podejście jest natomiast doskonałą pożywką dla niskowibrujących bytów, które szukają drogi do świata fizycznego bez konieczności przyjmowania na siebie odpowiedzialności za władanie, posiadanie i dbanie o ciało. Opętanie przez nie jest jak niewidzialna plaga. Wielu ludzi nie potrafi przerwać cykli takiego dysfunkcyjnego seksu, ponieważ zdewaluowali akt seksualny, a owe byty wczepiły się już w ich pola energetyczne. W dzisiejszym świecie seks zdegradowano i wynaturzono, ponieważ miliony ludzi pozwoliło na zajęcie swojej drugiej czakry przez istoty, które zaspokajają swoje pokrętne seksualne żądze. Poniżeniem. Opętanie jest realnym impulsem popychającym do uzależnienia od perwersji. W większości wypadków osoba uwikłana w seks, na który nie wyraziła zgody lub w którym jest dyskryminowana, jak gwałt czy pedofilia albo seks ze zwierzętami, wpada w potrzask seksualnego oszustwa, co jest oznaką działania niefizycznych bytów. Ludzie mają w swoim programie rzeczywistości prawo eksplorować wzgórza i doliny życia zgodnie z własnymi wyborami. Naszą rolą nie jest osądzanie wszystkich poszukiwań, jednak w przypadku osób, które dążą do wyższego poziomu świadomości, moralne wartości i stopień świadomości wszystkich działań określą typ doświadczeń, które do siebie przyciągną. Jeśli poprzednie wyprawy w rzeczywistość seksualną pozostawiły w tobie jakiekolwiek nierozwiązane czy bolesne wspomnienia, twoje przekonania dotyczące tych doświadczeń wyjdą na jaw, gdy będziesz się kochać. Mroczna strona seksu jest bolesna, przerażająca, pełna przemocy, kontrolująca, obraźliwa, degradująca, niszcząca i upokarzająca. Pamiętajcie, seks w naturalny sposób otwiera drzwi psychicznej wiedzy, czy tego chcecie, czy nie. Intensywne doświadczenia seksualne, zwłaszcza w dzieciństwie, są często tematami przeniesionymi z innych wymiarów czasowych. Przemoc seksualna może wywoływać ciężką traumę, powodującą defragmentację, dezorientację, rozszczepienie osobowości, a najczęściej amnezję dotyczącą wydarzeń, które ową traumę wygenerowały. Nie traci się zmysłów bez powodu. W najgorszym wypadku szokujące doświadczenie przemocy seksualnej może doprowadzić ludzi do szaleństwa albo do zaburzeń osobowości, w przypadku których ewidentnie rozluźniają oni lub tracą kontakt ze swoim rdzeniem, z centrum, ponieważ wszystko, co jest z tym kontaktem związane, jest zbyt bolesne.
W każdym przypadku trauma, jakiegokolwiek rodzaju, może powodować dramatyczne wręcz podniesienie progu fizycznej i psychicznej wrażliwości, aktywizując naturalne reakcje ciała w celu jego udoskonalenia, stanowiącego przygotowanie do stanów podwyższonej czujności. Więc gdyby seks uważano za czynność świętą, świat nie żyłby w takim pomieszaniu, w jakim żyje dzisiaj. Obecny na wszystkich kontynentach rynek niewolników seksualnych jest przedsięwzięciem przynoszącym miliardowe zyski. Mężczyźni, kobiety i dzieci są sprzedawani i kupowani jako obiekty seksualne. Różnorodne, parszywe grupy zorganizowanej przemocy seksualnej używają energii seksualnej do zamanifestowania swojej kontroli nad innymi istotami lub wykorzystują ją w czasie swych rytuałów jako ofiarę z życiodajnej siły, służącą przywołaniu mrocznych, demonicznych bytów, skuszeniu ich do pobytu w fizycznej rzeczywistości. Energia seksualna jest najważniejszą z sił, które istnieją wewnątrz ciebie i z tego powodu zaangażowani w działania służące kontroli umysłów używają seksualnej energii w celu kontroli i sterowania swoimi niewolnikami. Seks generuje niesamowitą ilość energii i podobnie jak energia atomowa z impetem otwiera przejścia do innych rzeczywistości. Z tego powodu ludzie, którzy uprawiają seks wbrew swojej woli lub też są w nim dyskryminowani, przyciągają byty o niższych wibracjach, które będą pasować do ich fantazji i je zrealizują. Myśli i pragnienia są naładowane mocą energii seksualnej. Później byty posiądą i podejmą na własność ciało, sterują seksualnością danej osoby. Bardzo łatwo jest zezwolić takiej pozbawionej formy fizycznej istocie przejąć kontrolę nad waszymi genitaliami, jeśli seksualność nie stanowi dla was żadnej wartości. Pociąg do pornografii i mrocznych odmian seksu oznacza większą podatność na wykorzystywanie przez owe siły w celu zdewaluowania seksu. Można również dać się opętać przy braku emocjonalnych, mentalnych, fizycznych lub duchowych barier. Dryfowanie po morzu zagubienia, trudność w podejmowaniu decyzji życiowych lub brak miłości do samego siebie i do swojego ciała otwierają drzwi nieproszonym gościom. Czasem rany odniesione w tej rzeczywistości pojawiają się jednocześnie w innych wymiarach doświadczeń, w innej wersji ciebie, w innej linii czasu. Bądźcie bardziej świadomi związku wytwarzającej się pomiędzy czasem linearnym a wielowymiarową przestrzenią czasu poza czasem. Możecie to osiągnąć poprzez połączenie swojej inteligencji emocjonalnej z intuicją, zauważając z pełną jasnością umysłu synchroniczną naturę życiowych zdarzeń. Wyższa wersja ciebie zawsze współpracuje z tobą, towarzysząc ci podczas twojej duchowej integracji. Pamiętaj, możliwości ustanowienia duchowych połączeń są w obecnych czasach tak ogromne, że uzdrowienie, z których teraz zdasz sobie sprawę, wyślą sieci istnienia całe mnóstwo wibracji i częstotliwości, będących twoim twórczym wkładem w przebieg tańca. Ważne, abyś wiedział, że twoja świadomość pracuje nad twą integracją i uzdrowieniem, abyś mógł uzyskać pełen wgląd i wiedzę o wszystkich zagadkach i zawiłościach swoich doświadczeń. Przemoc seksualna może być postrzegana jako doświadczenie wzmacniające, jeżeli zapytasz siebie o prawdziwy cel odniesienia ran i będziesz się starał zrozumieć wielowarstwowo sedno owe kwestii do uzdrowienia. Czego się nauczyłeś o sobie i o tych, którzy zabawili się twoją energią seksualną? Twoje refleksje dadzą ci możliwość stanięcia twarzą w twarz z prawdziwym sobą poprzez intymny kontakt z inną istotą ludzką, która być może odzwierciedla ukryte aspekty ciebie albo z którą łączą cię związki karmiczne. Style życia i spopularyzowane przez media style życia seksualnego, takie jak na przykład związki z wieloma partnerami, nie stanowią przejawu zdrowego i pielęgnowanego życia. Pod względem energetycznym związek z wieloma partnerami może być bardzo, ale to bardzo dezorientujący i wyczerpujący dla wszystkich zaangażowanych. Kiedy zbyt wiele osób trwa w jednym związku, spłyceniu ulegają szczerość, głębokość i integralność. Twoje komórki wiedzą, kiedy nie jesteś doceniany.
Jeśli masz zamiar być w związku, niezależnie od tego, czy jest to związek homoseksualny, czy heteroseksualny, bądź zaangażowany. Badaj subtelne niuanse romansu i pozwól tajemnicom zmysłowości rozkwitać. Kiedy uprawiasz seks z kimś, upewnij się, że kochasz, podziwiasz i ufasz tej osobie. Jeśli uprawiasz seks z kimś, komu nie ufasz, uciekaj. Zdrowy, totalny seks stoi na fundamentach szczerości i prawdomówności. Kiedy budujesz intymny związek, opierając go o pewność, zaufanie, integralność i dobrą zabawę, wówczas możesz zacząć aktywizować wszystkie rodzaje kodów świadomości zawartych w DNA i podnieść jakość swojego życia dzięki zdobywanej wiedzy. Wspólnota doceniająca silne więzy rodzinne oparte na miłości i udanym seksie będzie tworzyć lepszą społeczność. Wyrażana i doceniona seksualność przyciąga z kolei takie wibracje i takie byty, które wzbogacają akt miłosny o doświadczenie wiedzy kosmicznej. Zjawisko to znano na naszej planecie już dawno temu jako najwyższy dar miłości służący zrównoważeniu społeczności. Dobre, wiążące, pełne miłości przeżycie łączące dwoje ludzi, które prowadzi do udanego, szczerego, pełnego miłości orgazmu, rozejdzie się energią po sąsiedztwie. Energii nie da się powstrzymać ścianami. Wspólnota doceniająca silne więzy rodzinne oparte o miłość i udany seks będzie tworzyć lepszą społeczność, zapewniając tym samym pokój i dobrobyt w całym kraju. Wyobraź sobie całe miasta ludzi ceniących niczym skarb swoje seksualne poszukiwania, kochających się par, roześmianych i wzajemnie się wzmacniających w prywatności swoich własnych odkryć. Kiedy doceniacie seksualną ekspresję jako drogę wiodącą ku twórczej energii istnienia, cały świat zawibruje znacznie większą świadomością duchowego celu życia. Seks jest wibrującą, twórczą energią, a wykorzystany mądrze może zmienić świat. Kiedy trwasz, zawieszony w orgazmie, doświadczasz uzdrawiającej energii tworzenia, a twoje własne energetyczne częstotliwości oddają swoje wibracje otoczeniu i całej Ziemi. Udany seks to dobry interes dla wszystkich. Wniesiesz swój wkład w wielki taniec energii, kiedy zaakceptujesz samego siebie jako istotę seksualną i w wariancie idealnym, w nowym świetle ponownie przemyślisz swoje seksualne doświadczenia, postrzegając je jako świetne lekcje gospodarowania energią. Plejady były przez długi czas utożsamiane z duchowym wzrostem poprzez rozwój seksualny, wytwarzające częstotliwości energetyczne, które zapewniają bogactwo i urodę w świecie materialnym. Nasz dom w znaku byka jest uważany za pełną wigoru, płodną i wysoce uduchowioną energię. Różne planetarne, lunarne i solarne układy powiązane z konstelacją Plejad dostarczą nowych kodów seksualnej godności, czego rezultatem będzie podniesienie waszego poczucia wartości i zrozumienia przyjemności seksualnej. Silne więzy miłości i zaufania w związku partnerskim są niezbędne dla głębszej eksploracji wielowymiarowych rzeczywistości za pomocą energii seksualnej. Taki związek ugruntowuje cię w rzeczywistości tak, abyś w trakcie podróży do gwiazd pamiętał, kim jesteś i skąd pochodzisz. Swojego ciała możesz używać w sposób, których istnienia nawet sobie nie wyobraziłeś, a jeśli zmienisz swoje przekonania odnośnie ciała i seksu, staniesz się odbiorcą niezliczonych, satysfakcjonujących olśnień. Nanosekunda to możliwość zrozumienia energii wzmocnienia, energii mocy poprzez wykształcenie różnych horyzontów rzeczywistości. Ważnym jest wiedzieć, że wyzwalające sytuacje pojawiają się, aby zainicjować zmianę, rozwiązanie starych kwestii, a nie ma bardziej istotnych niż kwestie seksualne. Uwalnia cię, abyś mógł wieść bardziej znaczące, emocjonalnie satysfakcjonujące życie. Używaj swojego ciała jako szanowanego i godnego wyróżnienia seksualnego wehikułu, umożliwiającego ci badanie swojej tożsamości i przyswajanie wiedzy w postaci dojrzałych kodów seksualnych.
Seksualność wykorzystywano przez długi czas jako rodzaj przyjmowania i przekazywania energii. Zatem w czasie miłosnego aktu ciesz się na wszystkie sposoby z tego, gdzie jesteś i co robisz. Jednak możesz też nauczyć się wzmacniać natychmiastowość swojej fizycznej przyjemności, będąc obecnym w danej chwili oraz mając świadomość bycia w innym teraz. Pamiętaj, energia seksualna to potęga. Wytwarza ona moc niezbędną do otwierania okien i drzwi do innych wymiarów. Uzdrawia i wzmacnia, pobudza waszą ciekawość. Wielka namiętność ma nawet cel większy. Tak więc prosimy, abyś był świadomy mocy, z którą igrasz. Pamiętaj również, jakość i czystość intencji określają częstotliwość twoich doświadczeń i ta zasada jest prawdziwa dla wszystkich przedsięwzięć. Raz jeszcze powtarzamy, że pełne zaufanie i szczerość w związku zatrzymają energie seksualne w twoim ciele, umożliwiając ci odbycie bardziej ekscytującej podróży. Nowe pogranicze wielowymiarowego życia i uzdrawiania zawsze przyciąga pionierów. Wielu z was zdecydowało się pobierać lekcje i uzdrawiać, ustanawiać związki i odnajdywać połączenia, zbliżać do siebie rzeczywistości w sposób, który jest obcy obecnemu systemowi przekonań danego społeczeństwu. W podróży przez świadomość sposób, w jaki zarabiasz na życie, jest mniej istotny niż to, w jaki sposób zarządzasz swoją energią. Możliwości, w których jesteś obecnie zanurzony, są zarazem ogromne i subtelne. Wszystko dzieje się bardzo szybko, a ty jesteś w centrum wydarzeń. Stoi przed tobą wyzwanie polegające na przyjęciu wielu nauk, w tym przekazów z konstelacji Plejad lub z innych galaktyk. Bądź otwarty na zalety i siłę ludzkiego ciała. Pomyśl o jego mądrości i doceń akt seksualny jako godną podziwu czczoną formę tworzenia. Pamiętaj, by zwracać baczniejszą uwagę na to, co mówi ci twoje ciało, w jaki sposób seks wzmocnił twój duchowy wzrost i czego się nauczyłeś o sobie na podstawie swoich intymnych doświadczeń. Kontakty seksualne mogą pobudzać komórki, by stały się zmysłową biblioteką wiedzy, wkładem w piękno, przyjemność i w miłość. Pozwól sobie odczuwać moc i witalność, które naturalnie do ciebie należą i żyj tak, aby je wyrażać. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, jesteście odpowiedzialni za poszukiwanie seksualnej przyjemności z jednoczesną świadomością świętości tej drogi, którą kroczycie jako istoty godne, szanujące swoje ciało i ciało swojego partnera, pełne szacunku dla wiedzy, że sami możecie wzbogacić układy kosmicznego tańca. Gra zwana istnieniem. Przypływ energii zakodowanej światłem promieniującej z centrum drogi mlecznej dociera i wnika w nowe obszary przestrzeni kosmicznej, które wasz układ słoneczny mija właśnie w swojej wędrówce przez wszechświat. Ta energia wprowadzana jest do waszego świata z rozmysłem, aby szybko wzmocnić i poszerzyć ludzką świadomość na wielu poziomach rzeczywistości. Wszechświat obfituje w życie. Cywilizacje na wysokim poziomie świadomości przekazują swoją wiedzę i osiągnięcia całemu polu istnienia za pomocą częstotliwości świetlnych nośników informacji. Ogromne napływy nasilającego się promieniowania kosmicznego niosą wzorce i kody pokojowych i długotrwałych rozwiązań dotyczących globalnych zmian zachodzących w waszym świecie oraz ujawniające ludzkości pełniejsze osiągnięcie zrozumienia wzorców istnienia. Wyselekcjonowane kody mogą poszerzyć ludzką świadomość i natchnąć ją tak, aby raz na zawsze rozstrzygnęła konflikty jątrzące się wokół idei dzielących ród ludzki poprzez wojny, akty chciwości i tyranii. Ogólnoświatowe rozprzestrzenianie się chaosu i zagubienia w istocie stymuluje ludzkość do przebudzenia się do wyższego porządku wartości. Jesteście silniejsi niż myślicie, a pamiętając o tym, musicie pozwolić wielu wszechświatowi obdarzyć was czymś wspanialszym niż jesteście sobie w stanie wyobrazić. Obracająca się na swojej przechylonej osi Ziemia jest jak rzadki, bezcenny klejnot, rozsiewający blask w głębie przestrzeni i czasu.
Słońce i księżyc zdają się być jednakowej wielkości, gdy spoglądasz na nie z ziemi. Jednak gdyby w rzeczywistości słońce było piłką plażową, księżyc byłby jedynie ziarenkiem piasku. Precyzja umiejscowienia ziemi, księżyca i słońca umożliwia cykliczne zaćmienia tych dwóch ostatnich, co ma dogłębny i przemożny wpływ na cały świat przyrody. Zaćmienia są elementami cykli, które metodycznie zaburzają normalny rytm stabilnych wzorców zależności występującej pomiędzy światłem dnia a ciemnością. Zaćmienia inicjują zmianę, stymulując nowe pokłady intensywnej współzależności, a dokładniej rzecz ujmując, mieszają w tyglu świadomości. Nachylenie osi Ziemi w relacji do płaszczyzny orbity słonecznej wywołuje zmiany pór roku. Kiedy oddalacie się od obszarów strefy równikowej, radykalnym zmianom ulega temperatura oraz proporcje światła i ciemności. Wasze ciało rozkwita pod wpływem światła słonecznego. Cały świat przyrody działa w oparciu o pulsujące wibracje świetlne. Zrównania wiosenne-jesienne uznane są za ważny nośnik odwiecznego kodu równowagi Ziemi i wszystkich żyjących na niej stworzeń. Dwa razy do roku Słońce pojawia się dokładnie ponad strefami równikowymi, zapewniając półkulom północnej i południowej równomierne dostawy światła i ciemności. Ta widoczna równowaga pomiędzy godzinami dnia i nocy światła i ciemności jest jak kosmiczny przycisk restartujący, który przegrupowuje, uaktualnia zarówno świat przyrody, jak i świat ludzi. Wasze ciało rozkwita pod wpływem światła słonecznego. Cały świat przyrody działa w oparciu o pulsujące wibracje świetlne. Częstotliwości światła służą rozpowszechnianiu zakodowanych informacji, a zatem przygasanie lub wzmocnienie światła dziennego ma ogromny wpływ na Twoją świadomość. Gdy jesienią albo zimą światła jest mniej, rozpoczynacie naturalną podróż w głąb samego siebie, aby oddać się refleksji nad swoim miejscem w grze zwanej istnieniem, polegającej na zarządzaniu energią w każdym aspekcie wszechświata. Kiedy światła jest więcej, jesteście w naturalny sposób bardziej pochłonięci swoim środowiskiem zewnętrznym jako miejscem waszej zabawy, tworzenia oraz inicjowania działań. Każdego roku wiosna przynosi wam spełnienie złożonej przez przyrodę obietnicy odrodzenia. Kiedy ziemia budzi się z zimowych smutków, ty budzisz się także. Komórki twojego ciała czują nasilenie światła i ponaglają świadomość, aby przeciągnęła się, otwarła na rzeczywistość i była gotowa wcielić w życie idee, o których rozmyślała podczas wyciszonych miesięcy. Twoje komórki wiedzą, że zwiększona ilość światła to szansa na wzrost i poszerzenie świadomości. Każdej wiosny ciało jest stymulowane do przyjęcia nowych częstotliwości świetlnych, spotkania się z najsilniejszymi z nich oraz dopasowania ich i wkomponowania w osobisty, komórkowy magazyn wiedzy. Twoja świadomość poszerza się wraz ze światłem, ponieważ częstotliwości świetlne, które przenikają wasze ciała na poziomie subatomowym, niosą wam nowe, zakodowane w symbolach wiadomości. Wielowszechświat utrzymuje kontakt ze wszystkimi wymiarami i wersjami rzeczywistości za pomocą zgrabnie splecionej sieci wzajemnie ze sobą połączonych częstotliwości elektromagnetycznych. Kiedy przybywa godzin dnia, wasze zmysły wyostrzają się i podobnie jak rośliny, uczycie się dopasowywać do zmian atmosferycznych. Nauka ta obejmuje także uwrażliwienie na niesione przez światło promieniowanie o wysokiej częstotliwości. Promieniowanie jest energią emitowaną w postaci cząstek lub fal oddalających się od swojego źródła. W kosmosie energia wydzielona przez jedno ciało przekazywana jest w postaci fal poprzez widmo elektromagnetyczne w przestrzeni kosmicznej i absorbowana przez inne ciało. Na Ziemi częstotliwość ta mierzy się w hercach, jednostkach, które określają, ile razy w czasie jednej sekundy energia pokonuje daną odległość. Im wyższa częstotliwość, tym krótsza będzie fala. W
fale o wyższej częstotliwości pełnią rolę synchronizującą, powodując, że słabsze częstotliwości łączą się z nimi i wspólnie rezonują w dalszej podróży, jak winorośl, która pnie się po drzewie w poszukiwaniu światła. Jesteś kosmiczną siłą, która poprzez myśli i uczucia emituje swój własny rodzaj promieniowania. Na całym świecie ludzie stają się coraz bardziej wrażliwi na wpływ, nasilenie energii promieniowania kosmicznego. W obecnych czasach życie na Ziemi wiąże się z koniecznością nauczenia się, jak gospodarować energią z perspektywy fizycznego ciała. Akceptacja wszechobecnego i niegasnącego przekonania, że myśl kształtuje rzeczywistość, jest fundamentem transformacji świadomości oraz duchowego przebudzenia ludzkości. Mimo że inne formy kosmicznej inteligencji oferują swoją wyższą wiedzę, aby towarzyszyć Wam w odnalezieniu drogi przez ocean, teraz to Ty sam pozostajesz odpowiedzialny za wzniesienie się ponad odwieczną tyranię strachu, dzięki wykorzystaniu mocy swojego świadomego umysłu, zdolnego tworzyć Twoją rzeczywistość. Jesteś kosmiczną siłą, która poprzez myśli i uczucia emituje swój własny rodzaj promieniowania. Podobnie jak pomoc oferowana Twojemu światu przez innych, również to, czego się uczysz i to, co osiągasz, w gruncie fizycznej rzeczywistości ma swój oddźwięk i staje się częstotliwością inspiracji, wpływającą na pole istnienia. Pewne rzeczywistości z niecierpliwością czekają na Twój wkład. Twoje osobiste i Wasze zbiorowe osiągnięcia stanowią ważny przyczynek do wszystkich rzeczywistości. Twoje zwycięstwa są darami. Niosą częstotliwość ludzkiej wersji duchowej transformacji. Stały napływ wzmocnionej energii kosmicznej uruchamia nowe pokłady świadomości emocjonalnej i ekspresji, które wspomogą dalszy rozwój Twojej wrażliwości psychicznej. Te energie stymulują Cię do sięgania po nowe zrozumienie samego siebie w odniesieniu do własnej mocy stwarzania wszystkiego, na co ukierunkowujesz swoją energię i uwagę. Warto również pamiętać, że aby zakotwiczyć kody poszerzonej świadomości w rzeczywistości fizycznej, musisz nie tylko zachować równowagę we wszystkich aspektach życia, ale także musisz być świadomy swojego zachowania. Słońce jest władcą Waszego Układu Słonecznego. Promienie światła pozwalają rozkwitać takiemu życiu, jakie znasz. W okresie nanosekundy niecodzienna i bezprecedensowa aktywność solarna będzie stale dostarczać intensywnych częstotliwości o wysokim promieniowaniu do sektora, który zamieszkujecie. Przekaz ten zmienia tkankę fizycznej rzeczywistości. Promieniowanie kosmiczne ma niezwykle silny wpływ na Twoje ciało, ponieważ wzmożona aktywność w niebiosach tworzy silniejsze bodźce i wzmacnia komunikację na poziomie komórkowym. Energia kosmiczna wchodzi w interakcję z Tobą i Twoim wyobrażeniem pola istnienia, przenikając przez warstwy wzorców zawartych w DNA, zakodowanych tam dzięki skrupulatnemu gromadzeniu percepcji Twoich przodków. Energia ta może sprawić, że zmienisz swoje postrzeganie i spojrzysz na wszystko z nowej perspektywy, a w konsekwencji łatwiej rozwikłasz wszystkie autodestrukcyjne wzorce zachowań emocjonalnych, takie jak bycie ofiarą, odczuwanie lęku i nienawiści lub chęci zemsty oraz przemocy. Wszystko to przez dostrzeżenie i zrozumienie celowości tych uczuć, jak też wbudowanych w nie wydarzeń pochodzących z szerszego wzajemnego powiązania obrazu przyczyn i skutków, aby raz na zawsze porzucić niekończącą się nudną pętlę powtórzeń, wiodącą do utraty mocy i inspiracji, musisz dokonać wyboru, a następnie w sposób twórczy wyobrazić sobie swoją własną ścieżkę wyjścia. Wewnętrzną przestrzeń i strukturę atomów Waszego ciała można porównać do bezmiaru przestrzeni niebieskich. Podobnie jak kosmos wypełniony jest migoczącymi gwiazdami, tak na poziomie subatomowym głębia Twojego wnętrza wypełniona jest migotaniem świetlistych wzorców.
Promieniowanie kosmiczne podróżuje po spektrum elektromagnetycznym, dostarczając zakodowanych wzorców energetycznych, przypominających mapy i plany, pomocne w rozmieszczeniu i stworzeniu prawdopodobnych rzeczywistości. Kiedy owe potężne częstotliwości wnikają w Twoje komórki, Twój system nerwowy przetwarza sygnały kosmiczne na energię elektryczną, dostarczając wiadomość zarówno do Twojego mózgu, jak i upowszechniając ją w całym Twoim ciele. Receptory komórkowe przyjmują wspomniane częstotliwości, a te przenikają przez błony komórkowe, aby następnie dotrzeć do głębin wewnętrznej przestrzeni subatomowej. Przemykają po tej wewnętrznej rzeczywistości tam i z powrotem, jak deszcz meteorytów, zdobiący czarny welwet nocnego nieba. Tak jak słowa są symbolami idei, te migoczące światełka są symbolami niosącymi kody i wzorce mnogości możliwych wyborów i opcji poprawy rzeczywistości fizycznej. Jednak to do Ciebie należy dobór kodów, które wytyczą Twoją ścieżkę mocy. Owe kody i wzorce stanowią instrukcje wykorzystywane przez komórki w celu utrzymania ciała na wyższym poziomie świadomości, tak abyś mógł dostosować się do poważnych zmian społecznych i środowiskowych, które są cechą obecnych czasów. Komórki odczytują środowisko, identyfikując wszystko jako częstotliwość wibracyjną. Życiodajna energia jest w istocie rzeczy częścią środowiska i przenika przez komórki, oferując im nieograniczony wachlarz możliwych opcji. Twoje geny są zaprogramowane, aby reagować na te bodźce. I w chwili, gdy przez Twoje ciało płyną strumienie, nowe kody, Twoje DNA zaczyna działać jak układ elektroniczny, dekodując i tłumacząc różnorodne sygnały na poziomie subatomowym. Słońce wraz z grupą innych pomocnych sił kosmicznych odgrywa główną rolę poprzez przekształcanie odbieranych częstotliwości, które Twoje ciało, komórki ciała i Twój świadomy umysł mogą wykorzystać do polepszenia Twojego życia. Podczas gdy cały Wasz Układ Słoneczny przemierza nowe obszary przestrzeni kosmicznej, Słońce tłumaczy napływające do niego kody świadomości, a następnie zręcznie obdziela nimi cały swój układ. Twoje ciało ma ogromną zdolność odbioru częstotliwości świetlnych, niosących zakodowane instrukcje na temat poruszania się w tkance wielowymiarowej rzeczywistości. Aby móc w pełni doświadczyć wyjątkowych właściwości rzeczywistości fizycznej, pamiętaj, że Twoje ciało fizyczne, które w gruncie rzeczy jest tylko skomplikowanym urządzeniem do odczytywania kodów i analizowania środowiska, jest domem Twojego duchowego ja. Twoje ciało ma ogromną zdolność do odbioru i przyjmowania częstotliwości świetlnych, niosących zakodowane instrukcje na temat poruszania się w tkance wielowymiarowej rzeczywistości oraz zarządzania nią. W przeciwieństwie do świadomego umysłu, komórki, molekuły, atomy i subatomowe cząsteczki działają w oparciu o inteligencję, która nie jest ograniczona czasem linearnym. Twoje DNA to zbiór wpisów, spostrzeżeń i percepcji Twoich przodków oraz wspomnienia z innych wcieleń, które wspólnie tworzą fundament Twojej tożsamości fizycznej, w oparciu o który możesz ją dalej budować. System wewnętrznej komunikacji podtrzymuje działanie Twoich organów, zachowuje ciągłość Twojej pamięci, Twoją zdolność do poruszania się i funkcjonowania i jednocześnie nieustannie ocenia i zachowuje miliardy komunikatów wymienianych pomiędzy sytuacjami tak zwanymi przeszłymi i przyszłymi, które wpływają na Twoją obecną rzeczywistość. Każda panorama ma wiele perspektyw. Każde zdarzenie można interpretować odmiennie, w zależności od punktu widzenia. Nowy ogląd przeszłych, teraźniejszych i przyszłych wydarzeń wytycza świadomości alternatywną ścieżkę wędrówki, którą może eksplorować, poszerzyć i uzdrowić. Jeśli nawet uczestniczysz w życiu, mając pewność swojej świadomości tego, co się dzieje,
dokładnie w tym samym czasie współistnieją z Twoją świadomością inne aspekty Ciebie. Owe inne aspekty Ciebie mają większą świadomość Twojej wielowymiarowości niż Twój własny, świadomy umysł. Są one także w stanie działać poza Twoim ciałem, korzystając z tych samych komórek, tych samych molekuł i tych samych organów poprzez zwykłe przystosowanie się do odmiennych częstotliwości. Potrafią one postrzegać prawdziwe perspektywy takich aspektów rzeczywistości, których ani Ty sam i inne części Twojego ja nie jesteście ani trochę świadomi. Twoje ciało zawsze funkcjonuje jako wielopoziomowy dekoder. Kody świadomości tańcząc wędrują przez próżnię przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, mając jeden cel – zasianie i ukształtowanie rzeczywistości na podstawie energetycznych wzorców, które są symbolami i drogowskazami dla wędrującej i badającej świadomości, są niczym oznaczenia na mapie, wskazujące drogę do różnorodnych kosmicznych skrzyżowań energii, gdzie różne rzeczywistości łączą się ze sobą. Kody wejściowe, przychodzące, stymulują Cię do świadomego przewartościowania idei dotyczących samego siebie i do wzniesienia swoich myśli wyżej i poza ograniczenia narzucone sobie samodzielnie lub przez społeczeństwo, a wciąż przez Ciebie negowane. W celu pełnej aktualizacji kody muszą się poddać selekcji i zintegrowaniu przez Twój świadomy umysł. Przez kilka chwil rozluźnij język, delikatnie rozchyl szczęki i skup swoją uwagę na oddechu. Czytając, odchrząknij, wyprostuj kręgosłup i otwórz przód swojej klatki piersiowej, cofając ramiona i wyrównując postawę kręgosłupa. Teraz wizualizuj w swojej wyobraźni wibrujący napływ złotych spiralek energii, które tańcząc pokonują swoją drogę do Twojego ciała, podczas gdy Ty wciągasz głęboko w płuca tlen i życiodajną energię. Świadomie obserwuj odczucie rozszerzania i kurczenia się płuc. Podążaj za ruchami na zewnątrz i do wewnątrz, wykonywanymi przez Twoją przeponę. Wyobraź sobie wirujące spiralki energii, które pędzą i z łatwością przenikają przez ścianki Twoich płuc, wzbogacając swój krwiobieg o najnowsze kosmiczne kody świadomości. Nie przestając rytmicznie i głęboko oddychać, skieruj swoją świadomość na swój własny wewnętrzny świat, aby rozważyć różne wersje rzeczywistości, w których uczestniczą Twoje komórki, molekuły, atomy i cząstki subatomowe. Z kim lub z czym się komunikują? Wykorzystaj głębokie rytmy swojego oddechu, aby połączyć się ze swoimi komórkami. Pozwól im pokazać Ci to, co wiedzą. Poszerzona świadomość jest oparta o umiejętność odczytywania i rozszyfrowywania symboli i rozpoznawania znaczenia wzorców oraz cykli. Zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych światach poszerzona świadomość jest oparta na umiejętności odczytywania i rozszyfrowywania symboli i rozpoznawania znaczenia wzorców i cykli poprzez obserwacje. Symbole są płaszczyzną porozumienia pomiędzy sferą istnienia i sferą świadomości. Inkrustują oba te pola znaczeniami. Kiedy zwracasz uwagę na taniec subtelnych energii, rzeczywistość zmienia się pod wpływem Twojej świadomości. Twoje postrzeganie wymusza na tkance rzeczywistości uległość względem Twoich oczekiwań. Kierując swoje myśli na doświadczenia nowych rzeczywistości, stworzysz nową falę świadomości, która przenosi Twoje intencje na poziom subatomowy i stara się je podpiąć niczym wagoniki do odpowiedniej lokomotywy możliwości. Charakter Twojej rzeczywistości jest niesłychanie bogaty w znaczenia.
Wszystko w tym świecie jest wysoce symboliczne. Symbole wyrażają i ujawniają wyższe idee. Jesteś symboliczną reprezentacją swojej wewnętrznej tożsamości. Twoje ciało to skomplikowana mapa wzajemnie przeplatających się sił energetycznych, linie na wnętrzu twoich dłoni, spodzie stóp, twoje oczy, rysy twojej twarzy, kształt twojego ciała, sposób w jaki stoisz, mówisz, poruszasz się. To wszystko przekazuje bardzo dużo informacji na temat tego, kim jesteś. Twój wyjątkowy charakter pisma, sposób w jaki zapisujesz znaki alfabetu, twoja astrologiczna data urodzenia i numerologia umożliwiają ci dokonanie wglądu w pokłady intencji, których używasz, grając w grę zwaną istnieniem. W kulturze współczesnego świata elementem gry świadomości w trójwymiarowej rzeczywistości, który stanowi pewne wyzwanie, jest konieczność zapomnienia, że jesteś częścią pola istnienia. Musisz zerwać połączenie z innymi poziomami rzeczywistości, oddzielić się na jakiś czas od swojej wyższej tożsamości, a na poziomie świadomości udawać nieznajomość szczegółów wielkiego planu. Mimo że istnieje wiele sposobów poprowadzenia gry na tym polu, udawanie całkowitego oddzielenia od swojej nadrzędnej samoświadomości może być rzeczywiście trudnym i wymagającym zadaniem. Niemniej jednak, wyższe ja każdego z was wciąż działa, wytyczając plany pozytywnych, celowych i możliwych rzeczywistości, począwszy od miejsca, w którym wstrzymuje się czas. Im lepszy jesteś w rozpoznawaniu symboli trójwymiarowej rzeczywistości, tym szybciej nauczysz się odnawiać kontakt ze swoim wyższym ja, a co za tym idzie, otwierać i aktywować kody prowadzące do nowych poziomów możliwości, ulepszających życie i zapewniających przetrwanie. Pamiętaj, że świadoma myśl to potężna siła. Rozprzestrzenia się w obrębie rzeczywistości pozostających poza twoją świadomą percepcją, wpływając zarówno na materię fizyczną, jak i na inne warstwy życia. Podczas gdy część twojej tożsamości jest mocno skupiona na teraźniejszości, świadomość na poziomie subatomowym doświadcza istnienia niezlokalizowanego, to znaczy nie posiadającego żadnych ścian ani barier oddzielających przestrzeń i czas. Brak lokalizacji narzuca bycie jednocześnie wszędzie, wszechobecność istnienia i właśnie dlatego twoje komórki posiadają zdolność prekognicji. Liczy się każda chwila, ponieważ każda zawiera w sobie niezliczone możliwe wybory. Musisz w związku z tym wziąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za każdą chwilę życia. W gruncie rzeczy to ty dokonujesz wyboru pomiędzy prawdopodobnymi wersjami rzeczywistości z taką samą łatwością, z jaką w sklepie spożywczym wybierasz jedzenie. Dosłownie każda potencjalna decyzja, z którą musisz się zmierzyć, wytwarza wir energii, punkt mocy, w którym potencjalnie rzeczywistość gromadzi się w oczekiwaniu na twój wybór. Ilekroć decydujesz o czymś, wybierasz swój osobisty wir energetyczny, który następnie umacnia i wspiera twoją wersję świata, gdy twój umysł jest jasny, a twoje ciało cieszy się optymalnym zdrowiem. Znacznie łatwiej jest ci skupić uwagę na tym modelu rzeczywistości, który świadomie wybrałeś. Umiejętność świadomego koncentrowania twojej uwagi i energetycznego wyboru tego, co chcesz, jest oznaką budzenia się twojego umysłu. Dobierając swoje myśli i ukierunkowując je jasno wyrażoną intencją, po prostu dostrajasz swoją uwagę do określonej wizji rzeczywistości tak, jak dostraja się radio, szukając konkretnej stacji. Intencjonalność wykracza poza teraźniejszość. Odbija się falą ku przeszłości i przyszłości, ponieważ myśl nie jest ograniczona ani przestrzenią, ani czasem.
Patrząc na to wszystko szerzej, myśli swobodnie eksplorują wielowszechświat, tworząc nowe rzeczywistości w każdym momencie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Nowe zdarzenia mogą mieć miejsce kiedykolwiek, a każde teraz jest zaangażowane w tworzenie nowych wersji samego siebie. Ty natomiast dokonujesz wyboru i zawsze ten wybór masz. Wielowszechświat znajduje się w ciągłym ruchu, szukając punktu idealnej równowagi, dzięki której będzie mógł wspierać i zachować każdą cząstkę siebie. Jak zdajesz sobie sprawę, częścią wyzwania, przed jakim stoisz, jest przebudzenie świadomości percepcyjnej i dostrzeżenie znaczenia wyższego celu w życiu. Nie jesteś skazany na żadną katastroficzną wizję rzeczywistości. Rzeczywistość nieustannie się odświeża i jest wybierana od nowa przez każdego z Was w każdej chwili. O tym właśnie, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, warto pamiętać. Wasi przodkowie, zarówno w odległej, jak i bliskiej przeszłości, potrafili sterować rzeczywistością przy użyciu metod zupełnie obcych większości ludzi we współczesnym świecie. Niemal cała zapisana historia wyklarowała się z fascynacji aspektami życia związanymi z paranormalnymi wersjami rzeczywistości. Z upływem wieków ludziom wpojono fałszywe przekonanie, że prawie nic nie znaczą. W innych czasach ludzie wykazywali więcej zdolności w zakresie sterowania i bawienia się rzeczywistością tylko i wyłącznie dla przyjemności. Znali radości płynące z eksplorowania nieumiejscowionego istnienia i potrafili aktywować kody DNA wyposażone w elektroniczne obwody tak, aby niosły ich z powrotem do domu, do rodzinnej sytuacji. Znali swoje miejsce w czasie, jednak nie byli przez to miejsce ograniczeni. Aby polecieć na Marsa, nie potrzebowali technologii, która Tobie jest dziś nieodzowna. Zbędne im były prognozy pogody, aby przewidzieć nadciągające burze. Ludzie mogli przemierzać kosmos i eksplorować inne rzeczywistości. Majowie wiedzieli o istnieniu czarnych dziur w centrum galaktyki Drogi Mlecznej, choć Wasza współczesna astronomia uważa je za całkiem niedawne odkrycie. Wasi przodkowie wiedzieli także, że zmysły służą do interakcji z przyrodą. A gdy potrzebowali kogoś do przypilnowania dzieci, potrafili wytworzyć wokół ich ulubionego drzewa energetyczny wir. Mogli potem odejść do lasu albo w pola, jednocześnie utrzymując z tym drzewem łączność, a ono, korzystając ze swojej własnej energii, połączonej z energiami matki i ojca, czuwało nad dziećmi. Kiedyś ludzie wiedzieli, że przyroda to konieczność życia i korzystali z tej wiedzy, aby odnaleźć swoją moc, przetrwać i rozkwitnąć w zgodzie z naturą. Jedna z najbardziej przełomowych bitew o kontrolę nad ludzkim umysłem rozpoczęła się tysiące lat temu, kiedy to zorganizowane odłamy religijne szukały sposobów odciągnięcia człowieka od jego uświęconego związku z przyrodą, przekonując go, aby czcił bogów w budynkach zaprojektowanych tak, aby naśladowały majestat natury. O wiele później, w przededniu rewolucji przemysłowej na początku XVIII wieku, przepaść dzieląca ludzi od przyrody pogłębiła się jeszcze bardziej. Przyspieszone tempo zmian ekonomicznych wprowadziło do miast fabryki, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie liczby ludzi porzucających życie na wsi na rzecz miasta. Choroby umysłowe i ogólne podupadanie na zdrowiu stały się codziennością, ponieważ ludzie tracili najpierw swój kontakt z przyrodą, a następnie swoją umiejętność odróżniania jednego strumienia czasu od innego. Nagromadzenie sztywnych społeczno-kulturowych przekonań, narzucających czasoprzestrzenne ograniczenia, oddzieliło Was od bezpośredniego doświadczania przyrody i możliwości uczenia się od niej. Wynikające stąd wewnątrzkomórkowe zagubienie ludzi duchowemu rozwojowi człowieka nie przyniosło nic dobrego. W dzisiejszych czasach cała ludzkość jest pochłonięta uznanym powszechnie za konieczne przywróceniem waszym ciałom zdolności odczytywania energetycznych kodów, potwierdzając, że posiadasz zdolność do przemieszczania swojej
przebudzonej świadomości w obszarze pola istnienia, doświadczysz wiedzy bezpośredniej i będziesz potrafił odróżnić prawdę od fałszu. Co ważne, musisz fakt posiadania tych umiejętności sam przed sobą uznać, aby móc sięgnąć poza rzeczywistość fizyczną oraz zrozumieć moc i intencje sił, które rzucają ci wyzwanie przebudzenia się. Kiedy światem rządzi zagubienie, używa się politycznych i seksualnych szarat, aby celowo zdezorientować i zdemoralizować i podzielić ludzi na wrogie frakcje. Pozornie niekończący się przypływ wojennej propagandy oraz lawina bełkotu przygotowywanego tak, aby programować ludzką świadomość, wciąż będzie przedstawiać wersję rzeczywistości pełnej złych przeczuć, strachu, bezradności, zagłady i rozpaczy. Choć zarządzanie waszą planetą wydaje się wymykać politykom spod kontroli, to patrząc z szerszej perspektywy, niewyobrażalna plaga kłamstw oraz oszustw stymuluje rozwój twojej świadomości oraz jej przebudzenie, pozwalające ci w tych czasach gwałtownych przemian ujrzeć swoją prawdziwą, duchową tożsamość w ludzkiej postaci. Gdy dominuje duchowy, zdrowy rozsądek, agenda strachu nie dosięgnie przebudzonego umysłu. Przebudzona świadomość, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, to klucz do rozwikłania tajemnic wielowszechświata. Jak hobbici, którzy odkrywali swoje mocne strony podczas podróży przez Śródziemie, tak i ty dostrzeżesz, jak bardzo jesteś silny. Przyjmujecie właściwe energie kosmiczne, aby przywrócić znaczenie specyficznym kodom świadomościowym zawartym w postaci ludzkiej. Rzeczywistość fizyczna zbudowana jest w oparciu o proces stwórczy. Zagadnienia, którymi się z wami teraz dzielimy, mają na celu odświeżenie waszej pamięci i przypomnienie wam, że macie moc zmieniania rzeczywistości fizycznej. Nadszedł czas, aby uruchomić wyobraźnię, jasno określić swoje intencje, skupić swoją energię, podjąć działania i oczekiwać ich rezultatów. Przyjmujecie właśnie energie kosmiczne, aby przywrócić znaczenie specyficznym kodom świadomości zawartym w postaci ludzkiej. Musicie odpowiedzieć na nie poprzez poszerzenie swojego pola możliwości i zaufanie swojej mocy zawartej w schemacie istnienia. Pozytywne wersje rzeczywistości, w których zgodziłeś się uczestniczyć, wspierane są przez znacznie większe ramy świadomości. Tylko o częstotliwość, stąd obserwują cię, wchodzą w interakcję i współpracują z tobą przy podtrzymywaniu twojej wersji rzeczywistości inne formy inteligencji. Nasza rada jest następująca. Bardzo, ale to bardzo dokładnie określ, na co się otwierasz, a czemu nie dajesz do siebie dostępu. W ten sposób znacznie prościej ci będzie pobierać aktualizacje od odpowiednich energii kosmicznych oraz unikać narażania swojego cielesnego komputera na szwank poprzez wystawianie na działanie tzw. złośliwych, niskowibracyjnych wirusów. W czasach przemian postrzegania przejdziesz sprawdziany, w trakcie których umocnisz swoje postanowienie i zademonstrujesz swoją własną wersję mocy ludzkiego ducha. Podczas dostrajania zapewnianego ci przez falowe postacie energii, których nie możesz dostrzec, twoje ciało jest przeprogramowywane i ustawiane na odbiór przyspieszonej energii. Wybierasz kody, które są najlepiej dopasowywane do przyjętych przez ciebie wartości i zamiarów. Wszystkie rzeczywistości współistnieją jednocześnie, a każda z nich umocniona jest przez inwestowanie w nią myśli i emocji. W związku z tym, najważniejsze pytanie sprowadza się do tego, w którym programie ty chcesz uczestniczyć. Sięganie umysłem poza tworzące trójwymiarową rzeczywistość mury zbiorowych porozumień jest doświadczeniem bardzo budującym. Poszerza świadomość i nadaje nowe znaczenie wszystkim życiowym dylematom oraz wątpliwościom. Jesteś tutaj po to, aby nauczyć się, jak zarządzać energią, wszystkimi zawiłościami twojej własnej, indywidualnej energii, działającej jednomyślnie z magicznym, mistycznym polem istnienia. Zbiorowo oraz indywidualnie przedsięwzięcie to nie jest łatwe.
Ważne jest, aby w odniesieniu do każdego aspektu rzeczywistości zrozumieć sposób, w jaki działają rządzące wpływy praw kosmicznych i duchowych w połączeniu ze starożytnymi, zbiorowymi porozumieniami, które prowadzą Cię w Twojej interaktywnej zabawie z polem istnienia. Jak zatem się dowiadujesz, Twoje myśli nie tylko tworzą Twoją rzeczywistość, ale i działają na wielu poziomach umysłu, jak również w wielu różnych warstwach rzeczywistości. Wiedza duchowa albo ezoteryczna wykorzystuje język metafor i symboli, aby przekazać subtelne znaczenie istnienia. Znaczenia, które wykraczają poza świat fizyczny i materialny, a mimo to wywierają nań ogromny wpływ. Patrząc na rzeczywistość szerzej, można powiedzieć, że pływacie w morzu symboli. Ludzki umysł z chęcią reaguje na symbole. Są one łatwo wdrukowywane i przechowywane w waszym DNA, jak również w głębokich bankach pamięci umysłu podświadomego i nieświadomego. Jakże byś mógł wyrażać siebie bez symboli? Język oparty jest o telepatyczne porozumienia, w których symbolom dźwiękowym przypisuje się określone wewnętrzne znaczenia. Jednak mówiąc, ludzie traktują język jako coś oczywistego. Rzadko zastanawiają się nad tym, skąd biorą się kolejne wypowiadane słowa, lub nie mając nawet świadomości, że przekształcają ideę w słowa i igrają z mocą nazywania, kwalifikowania, identyfikowania i tworzenia istnienia. Słowa pokazują informacje, lecz nimi nie są. Słowa jedynie symbolizują znaczenia oparte na zbiorowych porozumieniach dotyczących uzgodnionej rzeczywistości i tak pomagają tę rzeczywistość tworzyć i stwarzać. Pisanie jest rodzajem magii, którą kiedyś ochoczo zaakceptowano i rozwinięto jako metodę wywierania wpływu na rzeczywistość. W sztuce pisania specyficzne dwuwymiarowe linie oraz zawijasy wykorzystują pewien kod, alfabet, a słowa, które dzięki nim powstają, mogą dosłownie stworzyć coś z niczego, ponieważ fizyczny akt zapisywania generuje i ukierunkowywuje energię. Pisanie jest rodzajem magii, którą kiedyś ochoczo zaakceptowano i rozwinięto jako metodę wywierania wpływu na rzeczywistość. Z upływem czasu znaczenie symboli w każdym języku uległo zmianom, adaptując się do określonych wymagań, inteligencji i ciekawości ludzi w danej kulturze. Jednak czasami pewne słowa zamieniano celowo, stwarzano od nowa albo nawet wykluczano z użycia, ponieważ posiadały szczególną moc i zabraniano ich wypowiadania. W czasach, które już dawno minęły, umiejętność rozpoznawania i nazywania tajemnic odkrywanych przez życie, jak też rozpoznawania sił przyrody, była uważana za akt mocy, pozwalającej ćwiczyć wywieranie wpływu na magiczne właściwości tychże sił. Przyrodę traktowano jak arenę manifestacji duchowych oraz kosmicznych mocy, działających w określonym wymiarze i umożliwiających świadomości badanie rzeczywistości z określonego punktu widzenia i odniesienia. Wrodzona ciekawość jest nieodłączną cechą wszystkich form świadomości. Ludzie od dawna próbowali zrozumieć tę interaktywną grę i zależności występujące pomiędzy wszystkimi kosmicznymi prawami i siłami. Poszukiwali wiedzy, która towarzyszyłaby im w korzystaniu z mistycznych właściwości przyrody i atmosfery, tak aby mogli wpływać na przebieg swojej gry oraz toczyć ją w jak najszerszym polu istnienia. Wasi przodkowie korzystali z tradycji odnotowywania pozycji słońca na niebie w celu odnalezienia swojego miejsca w istnieniu oraz w celu odmierzania wpływu czasu. Wiedzieli, że zrozumienie cykli niebieskich dostarczy istotnych wskazówek do rozwikłania zagadki, jaką jest wyższa tożsamość. W kulturze współczesnej ludzie zagubili swoją wrodzoną ciekawość i tylko nieliczni rozpoznają potęgę i istotę traktowania pór roku jako miernika czasu albo jako metodę odnajdywania swojego miejsca w wielkim planie istnienia.
Starożytni chętnie dostrzegali i uznawali siły przyrody. Na półkuli północnej, już na długo przed narodzinami chrześcijaństwa, 25 grudnia był specjalny to dzień potwierdzenia obietnicy corocznego powrotu światła, które wkrótce wyzwoli północny świat od długich, ciemnych nocy. Odradzające się na horyzoncie boskie słońce rozpoczynało wspinaczkę po niebie po wcześniejszym swym świetlistym górowaniu na półkuli południowej podczas grudniowego przesilenia zimowego. Dopełniając swego 24-godzinnego obrotu wokół swojej nachylonej osi, Ziemia szybuje przez kosmos w najwyższej synchronizacji z Waszym Układem Słonecznym, okrążając Słońce w okresie 365 dni. W związku z nachyleniem osi polarnej, Słońce wydaje się zmieniać swoją pozycję na niebie i sezonowo przemieszczać się na północ i na południe, rzucając nowe cienie i blaski w nieustającym przekazie zakodowanych w świetle informacji. Słońce jest Waszym najważniejszym źródłem energii. Jako władca Waszego Układu Słonecznego dostarcza światła, a ono, o czym doskonale wiecie, podtrzymuje życie. Znak krzyża albo dwóch przecinających się linii prostych jest symbolem starożytnym i wielowarstwowym, a pierwotnie używany był w starożytności jako lokalizator położenia albo znak przedstawiający słońce i gwiazdy. Krzyż symbolizował również inne treści, oznaczał miejsca, gdzie duch spotyka się z materią, albo miejsce na horyzoncie, gdzie niebo zdaje się dotykać ziemi, tworząc tym samym krzyż kosmiczny. W starożytności atmosfera albo eter była zawsze symbolicznie umieszczana w środku krzyża. Eter wypełniała życiodajna energia kosmiczna, a w miejscu przecięcia linii mnogość życia otwierała portale do innych wymiarów rzeczywistości. Powszechnie wiedziano, że działanie podejmowane dokładnie w miejscu przecięcia się dwóch skrzyżowanych linii ma moc wywierania wpływu na wiele wersji rzeczywistości. Dawno temu, kiedy Słońce służyło ludziom do lokalizacji ich miejsca w istnieniu, w specyficznych miejscach na powierzchni Ziemi układano kamienie oznakowania, chcąc odkryć wzór ruchu promieni słonecznych. Ludzie obserwowali położenie wszystkich ciał niebieskich – księżyca, planet, komet i gwiazd – aby odnaleźć klucz do niebieskich symboli i wzorców, które definiowały i zdobiły scenografię istnienia. Będąc wskaźnikiem i punktem odniesienia, krzyż stał się również symbolem określającym cztery kierunki geograficzne – północ, wschód, południe i zachód. Dla tych, którzy rozumieli i szanowali potęgę boskich energii, skrzyżowanie zawsze było miejscem świętym. Krzyż jako symbol stanowiący ucieleśnienie prostoty z upływem czasu zaczął oznaczać wiele innych, ważnych kwestii. Symbolizował ważność słońca i gwiazd oraz miejsce, w którym duch spotyka się z materią. Wykorzystywano krzyż do oznaczania świętych miejsc, wytyczania czterech kierunków świata, oznaczania kwadr księżyca i czterech pór roku, a wreszcie czterech żywiołów – ziemi, powietrza, ognia i wody. Powszechnie wiedziano wówczas, że działania podejmowane dokładnie w miejscu przecięcia się dwóch skrzyżowanych linii miały moc wywierania wpływu na wiele wersji rzeczywistości, ponieważ tam, gdzie spotykają się dwie linie, tworzy się punkt mocy, w którym zawsze znajduje się eter, najważniejsza siła istnienia. Wzór widoczny na szachownicy jest bardziej skomplikowaną odmianą symbolu krzyża, jego rozbudowaną wersją, która powstała w naturalny sposób poprzez połączenie wielu krzyży. Szachownica jest wzorem stworzonym z 64 kwadratów, po 8 z każdej strony, tworzących czarno-biały wzór. Ten znajomy zestaw symboli można spotkać na całym świecie, jak również w wielu miejscach w czasie. Czarno-biały układ kwadratów jest starożytnym wzorem stworzonym jako bardzo proste, lecz jednocześnie potężne narzędzie przypominania ludzkości o rozciągłości różnorodnych pól istnienia oraz, co najważniejsze, o tym, jak nimi sterować.
Ten symbol łatwo wdrukowywał się w głębsze pokłady ludzkiego umysłu i był przekazywany z pokolenia na pokolenie poprzez wrodzone wzorce postrzegania. Ten przeplatający się wzór był wielopoziomową lekcją obejmującą zakodowane złożoności wielu wszechświata. Każdy punkt skrzyżowania na planszy był jednocześnie wirem i energetycznym portalem, w którym mieszały się ze sobą rzeczywistości, a każdy kwadrat symbolizował specyficzną właściwość energetyczną, czarny ujemną, a biały dodatnią, zupełnie jak ujemne i dodatnie ładunki energetyczne. Szachownica jest symbolem, w którym uchwycono najwyższą złożoność pola istnienia pod postacią wzoru, w którym nawarstwia się znaczenie symboliczne. Synteza tych istotnych informacji w dwuwymiarowej formie, w trójwymiarowej rzeczywistości ma jeden podstawowy cel – wskazanie za pomocą symboliki tej metafory, jak ważne w naturalnym porządku wielowszechświata jest pojęcie polaryzacji. Szachownica to symbol, w którym uchwycono najwyższą złożoność pola istnienia pod postacią wielowarstwowego wzoru symbolicznych znaczeń, a który zachował doskonałą prostotę i niewinną obecność w światowej kulturze, gdzie wydaje się być niczym więcej jak tylko planszą do gier. W dawnych czasach ludzie wiedzieli, że w odwiecznej grze pod nazwą istnienie będą żyli raz za razem. Wiedzieli również, że sposób, w jaki postrzegali i interpretowali rzeczywistość, zdeterminuje doświadczaną przez nich jakość życia, zarówno w trakcie aktualnego życia, jak i później. Wiedzieli, że plansza do gry to symbol. Aby ich pamięć zachowała i była zdolna przywołać to, czego się nauczyli, w każdym z kolejnych wcieleń. Podobnie jak krzyż, szachownica i plansza do gry zawierają całe warstwy ważnych informacji. Skoro symboli można używać, aby wpływać na świadomość i kierować nią na wiele subtelnych sposobów, linie i przeplatające się kolory oddziaływały na głębokie pokłady świadomego i nieświadomego umysłu, na te jego obszary, które z ochotą rozpoznawały symbole i reagowały na nie, podczas gdy świadomy umysł ledwo by je zauważył. Ludzie używają swoich umysłów na bardzo różne sposoby. W starożytności sądzono, że na umysł wpływają siły przyrody, a wszystko jest elementem kosmicznego tańca energii. Plansza do gry stała się ich najcenniejszym symbolem, umożliwiającym świadome uczestnictwo w grze o nazwie istnienie. 64 kwadraty, 6 plus 4 daje 10, ujawniając zero-jedynkową naturę ośmioelementowego wzoru umieszczonego na dwuwymiarowej powierzchni w trójwymiarowej rzeczywistości. Stanowią metaforę ujawniającą sedno praw kosmicznych oraz zestaw prostych instrukcji gromadzenia energii w dowolnej rzeczywistości. Czerń i biel symbolizowały męską i żeńską polaryzację, siły negatywne i pozytywne, ciemność i światło, noc i dzień, krew i nasienie, jedynkę i zero, penisa i pochwę, ostrze i kielich, owal i kopułę oraz ołtarz i obelisk, kolumnę i wieżę. Wschodni symbol yin-yang, czarno-biały wir, tradycyjnie oznaczający równowagę energii typowej dla przedstawionego wzorca. Naprzemienny wzór czarno-białych symboli wyzwala w umyśle skłonność do opamiętania wyższych kosmicznych i duchowych praw pracy z energią. W Indonezji, lokalnym kulturom na wyspie Bali, szachownica przez długi czas przypominała o konieczności zachowania równowagi pomiędzy siłami ciemności i światła. Na całym świecie, w rozlicznych starożytnych miejscach mocy, znajdują się kalendarze i liczydła wykonane z kamienia w oparciu o tę samą zasadę. Kamień i odstęp, kolumna i odstęp, jedynka i zero albo białe i czarne. W zgodzie z tą bardzo mądrą i przemyślaną zasadą korzystania z energii, współczesne komputery także są skonstruowane w oparciu o ten sam zestaw pierwotnych symboli.
jedynek i zer, kolumn i odstępów, albo inaczej energii męskiej i żeńskiej. Starożytne świątynie i kościoły zawsze znajdowały się w punktach skrzyżowań potężnych linii energetycznych Ziemi, ponieważ chciano w ten sposób podpiąć się do wielkiej siatki energetycznej całej planety i wykorzystać ją do gromadzenia energii i mocy. Zarówno dawniej, jak i obecnie budynki konstruowano w oparciu o starożytną sztukę wykorzystywania sił polaryzacji w miejscu budowy, uwzględniając anomalie geologiczne w celu generowania i ukierunkowywania energii. Pozostałości plansz do gry odnaleźć można na całym świecie, na podłogach starych budowli, takich jak ruiny w Pompejach, na dekorowanych czernią i bielą sufitach i ścianach kościołów i meczetów. Ten typ wzoru w czasach współczesnych jest konsekwentnie wykorzystywany w holach instytucji publicznych, masońskich świątyniach oraz w miejscach spotkań klanu New World Order. Manipulacja i zakulisowe sterowania rzeczywistością są praktyką starą jak świat. Wzór wykorzystywany jest także konsekwentnie przez przemysł odzieżowy i reklamowy. Podczas wyścigów samochodowych uniesienie chorągiewki w czarno-białą szachownicę oznacza uruchomić silniki, a jej opuszczenie to sygnał do rozpoczęcia zawodów. Również tajemne stowarzyszenia przez długi czas wykorzystywały z szachownicy ten motyw, aby wpływać na świadomość swoją własną, ale również też na świadomość tłumu. Manipulacja i zakulisowe sterowanie rzeczywistością są praktyką starą jak świat. Choć wiele współczesnych społeczeństw chętnie uczestniczy w różnych publicznych rytuałach z użyciem starożytnych symboli, to jednak społeczeństwa nie mają już żadnej prawdziwej wiedzy lub świadomości, że owe symbole otwierają portale energetyczne, często z ukrytych i sekretnych powodów. Miejsca mocy i korzystanie z nich zawsze było dobrze strzeżoną tajemnicą. Symbole, które przedstawiają całe warstwy ukrytych znaczeń, powszechnie występują w architekturze kościołów i publicznych instytucji. Pojawiają się również na mundurach, oznaczeniach wojskowych i strojach królewskich. Można je spotkać w ceremoniach religijnych zarówno w obecnych, jak i minionych czasach. Występują też we współczesnej reklamie. Szachownica zawiera wiele warstw kodów oznaczających różne podziały czasowe. Numerycznie zewnętrzna krawędź szachownicy składa się z 28 ćwiartek odpowiadających liczbie dni w kalendarzu księżycowym i cyklu menstruacyjnym. Następna warstwa zawiera 20 kwadratów, co odpowiada przybliżonej liczbie lat pomiędzy pełnymi zaćmieniami słońca, które wynikają z układu północnego i południowego krańca sierpa księżyca, znanych jako głowa i ogon gwiezdnego smoka, które kończą cykl rotacyjny. Węzły nodalne księżyca są symbolami energetycznych punktów przecięcia orbitalnych płaszczyzn Ziemi i księżyca, których wyobrażone położenie wykorzystywane jest do kalkulacji odległości oraz kierunków, zarówno w sensie astronomicznym, jak i astrologicznym. Następna warstwa ma 12 kwadratów, które oznaczają 12 znaków zodiaku oraz 12 miesięcy kalendarzowych. Najbardziej wewnętrzna warstwa składa się z 4 kwadratów skupionych wokół środku krzyża, symbolizujących 4 kierunki otaczające eteryczny punkt mocy. Każdy symbol numeryczny reprezentuje ważną dla tworzenia i budowania rzeczywistości informacje, kluczową również dla zrozumienia złożonych i istotnych wzorców cykli niebieskich. Kiedy przez szachownicę przeprowadzi się linie przekątne, to przechodząc z jednego kąta do drugiego przetną one miejsce spotkania osi północ-południe oraz wschód-zachód, dzieląc każdą ćwiartkę pola na pół, tworząc 8 części z nowymi liniami wytyczającymi 4 istotne punkty początkowe każdej z ćwiartek 4 pór roku, czyli pierwszy dzień lutego, maja, sierpnia i listopada, kiedy Słońce znajduje się na pół drogi między kolejnym przesileniem a równonocą. Niektóre kultury świętowały te 4 daty, dzielące rok na ćwiartki.
jako chwilę ważnego duchowego odrodzenia, podczas gdy tradycyjne cztery pory roku, wyznaczane przez przesilenia i przez równonoce, obchodzono jako uroczystości ziemskie. Pamiętajcie, że czas tworzy niewidzialne granice, pojemniki na kolejne kreacje. Czas służy do umiejscowienia, organizowania rzeczywistości. Aby odczytać i oznaczyć pojemniki czasu, zwracano się do owych 8 punktów kierunkowych. Określenie ich związku z kosmicznym kalendarzem stanowiło klucz do dokładnego rozpoznawania momentów, w których energie ducha spotykające się z materią osiągną punkt kulminacyjny. O co dzisiaj tak naprawdę chodzi w tej grze? Jakie są jej komponenty? Jaki ma na ciebie to wpływ? Być może zastanawiasz się, jak się nauczyć rozgrywać partie na szachownicy, wypracowując swoją własną metodę gry w wielowymiarowe szachy. W tej grze chodzi o zarządzanie energią w każdym aspekcie kosmosu. Jest to gra świadomości, a szachownica reprezentuje pole istnienia, które jest neutralnym miejscem rozgrywek energetycznych, podtrzymujących i rozwijających Twoją świadomość. Jej obecność oznajmia i przypomina ci gdzieś na bardzo głębokich płaszczyznach świadomości, że właśnie rozgrywasz partyjkę. Jak już zapewne zdajesz sobie sprawę, jedną z podstawowych przyczyn twojego istnienia tutaj na Ziemi jest konieczność nauczenia się, jak zarządzać energią w czasach przyspieszonego rozwoju świadomości. Pamiętaj, istotą bycia świadomym jest zauważenie tego, na co patrzysz, ocenianie i ewaluowanie i stosowanie zdobytych informacji jako części większej składanki, jako nici w słodzonych splotach gobelinu rzeczywistości. Żyjąc, jesteś pod codziennym wpływem symboli, których istnienia nawet nie podejrzewasz. Ich aktywacja odbywa się w sferze twojego ja, gdzie przechowywane są najstarsze antyczne wspomnienia. Aby uzyskać jeszcze pełniejszą świadomość znaczenia symboli w twojej rzeczywistości i osiągnąć uzdrowienie, po które tutaj przybyłeś, obszary twojego umysłu i ciała przechowujące owe wspomnienia muszą zintegrować się z wyższym stanem świadomości i poddać jego dowodzeniu. Gdy już skupisz swoją uwagę na tych możliwościach, twoja ciekawość wzniesie twoje zrozumienie rzeczywistości na nowy poziom. Szachownica pokazuje, że natura istnienia jest wielowymiarowa i składa się z sił światła oraz ciemności, które muszą pozostawać w równowadze. Symbol szachownicy może służyć jako narzędzie poszerzania świadomości. Pamiętaj, że ta plansza do gry niesie ważną wiadomość. Natura istnienia jest wielowymiarowa i składa się z sił światła oraz sił ciemności, które muszą pozostawać w równowadze. Patrząc na szachownicę, przypominaj sobie, że właśnie uczestniczysz w grze i że podświadomie akceptujesz jej zasady. Proponujemy ci, jak w nią zagrać. A jeśli się na to zdecydujesz, będziesz zdumiony tym, jak wiele się nauczyłeś. Podczas swojej następnej wyprawy do sklepu kup jednorazowy aparat fotograficzny z kolorowym filmem na 27 zdjęć. Będzie on twoją szachownicą. Kiedy kupisz aparat, napisz na nim datę, ponieważ będzie to początek tej wersji twojej gry świadomości. Następnie noś aparat zawsze ze sobą i bądź zawsze gotowy do zrobienia zdjęcia szachownicy, gdziekolwiek ją ujrzysz. Zrób użytek ze swoich intencji, kreatywności i intuicji, aby uwarunkować pole gry tak, aby nastąpiły na nim nieoczekiwane przez ciebie zdarzenia. Ta zabawa z aparatem fotograficznym polega na rozwoju różnych stopni świadomości. Szukanie szachownicy to sposób na trening oczu, by zauważały jeszcze więcej symboli natury trójwymiaru, jak na przykład subtelny przyrost jedynek i zer we wszystkich kulturach świata. Tak jak dzieci, najlepiej uczycie się przez zabawę. Bawiąc się aparatem fotograficznym, odkryjesz, że wszystko jest grą energii. Aparat symbolizuje twoje intencje, zamiar zauważenia i odnotowania specyficznych symboli w rzeczywistości trzeciego wymiaru.
Twoje uczestnictwo otworzy przed Tobą wielowymiarowe poziomy tej gry, a Twoje zdolności psychiczne wzrosną, gdy wyostrzysz swoją uwagę. Przekonaj się, że zauważysz, jak, gdzie, kiedy i przez kogo Twoim oczom ukazuje się czarno-biała szachownica. Bądź kreatywny i baw się dobrze, gdyż to także są cele tej zabawy. Nic jej nie ogranicza, możesz bawić się zatem tak 3 tygodnie albo 3 miesiące lub 3 lata. A zależy to tylko od tego, jak używasz swojej świadomości i jak klarowne są Twoje intencje. Zanotuj datę wykonania ostatniego zdjęcia. Po wywołaniu zdjęć przestudiuj ich treść, ponieważ obrazy te będą zawierały naukę płynącą z Twojego podświadomego umysłu. Poszukaj synchronii oraz subtelnych wzorców poza widocznym czarno-białym wzorem. Jakie inne symbole są obecne? Czy potrafisz sobie przypomnieć, gdzie zrobiłeś każde ze swoich zdjęć? Jak często znajdowałeś szachownicę, kierując się intuicją? Co było dla Ciebie największą niespodzianką? Co sądzisz o swoim zbiorze zdjęć? Możesz także zauważyć inne rzeczy znajdujące się przy szachownicach, ujętych na zdjęciach. Daty wykonania zdjęć i numery kolejnych klatek filmu ujawnią numerologiczną opowieść, kryjącą się w znaczeniu symboli. Kupując aparat, zaczynasz zabawę. Kiedy robisz ostatnie zdjęcie, zabawa dobiega końca. Game over. Pamiętaj, że gdziekolwiek zobaczysz szachownicę, zapamiętaj, że na pewnym poziomie rzeczywistości komórki Twojego ciała mają bardzo dobrą świadomość, iż otrzymujesz powiadomienie. Jesteś na planszy i grasz. Prosimy, weź to ćwiczenie pod uwagę. Nasz zamiar polega na tym, aby radośnie poszerzać i rozwijać Twój umysł na poziomy przenikliwości percepcyjnej. Szachownica to narzędzie, synopsis, metafora trójwymiarowych realiów dwuwymiarowego modelu wielowszechświata. To prosta odskocznia, trampolina, która pozwala uruchomić Waszą świadomość i jej zdolność zapamiętywania złożoności wszystkiego, co jest. Proponujemy, abyście korzystali z niej, aby żyć pełnią życia. Uczcie się z niej, dostrzegajcie, jaki ma wpływ na Waszą świadomość i uczcie się, jak używać swojej świadomości, by koncentrować i kierować energię na te rzeczy, które chcecie stworzyć. Gdy dostrzeżecie, jak rozległe jest użycie tego symbolu w kulturach całego świata, pojawią się i inne symbole i znaki, które pomogą Wam wyciągnąć wnioski. Gdy w jakimś miejscu ujrzysz planszę, będzie to powiadomienie dla wielu poziomów Twojego umysłu, że właśnie trwa gra symboli, która wpłynie na Twój umysł, niewidzialna, lecz potężna, antyczna gra energii. Kiedy przyjmiesz, że wszystko jest symbolem, to, co według Ciebie symbolizujesz Ty sam i czego symbolem jest Twoje życie. A teraz pooddychaj głęboko. Wdech i wydech. Wdech. I wydech, aby przygotować ciało na wewnętrzne badanie niuansów gry. Przyjmij wygodną pozycję, dopasowując kręgosłup i miednicę oraz otwórz klatkę piersiową. Odchrząknij, rozluźnij język, delikatnie rozchyl szczęki. Pozwól, aby Twoje oczy spokojnie podążały za słowami napisanymi na tej stronie, a Ty podążaj za dźwiękiem swojego oddechu. Upewnij się, że oddychasz głęboko, aż do przepony, a kiedy powstaje w Tobie dźwięk, podobny do dźwięku lekkiego wiatru, przemieszczającego się w dwóch jaskiniach, zauważ, jakie odczucie towarzyszy przesuwaniu się oddechu w obrębie krtani, i w dół, aż do krańców płuc. Wyobraź sobie, że Twój oddech napełniony jest tańczącymi złotymi spiralkami energii wirującymi w Twoim ciele. Następnie zobacz, jak z gracją przenikają przez ścianki Twoich płuc do strumieni Twojej krwi, aby dzięki nowym,
ładunkom energii dostarczyć ci bogatej żywiołowej witalności. Oddychasz polem, oddechem życia, witalną mocą, eterem i energią chi, wszystkim, co jest. Użyj swojej wyobraźni, aby rozprowadzić tę energię po całym swoim ciele, podróżując swoim świadomym umysłem na poziomy komórek. A kiedy już tam będziesz, wyobraź sobie wersję samego siebie, jednocześnie obecne w absolutnie każdej komórce. Następnie wędruj dalej, w głąb, do molekularnej struktury swojego ciała, a potem jeszcze dalej na poziomy atomów i warstw leżących poza nimi, o które poszerzysz swoją własną wewnętrzną przestrzeń. Unosząc się wraz ze złotymi spiralkami energii twojego oddechu, wyobraź sobie miniaturę siebie siedzącą na dywanie we wzór szachownicy, przemieszczającym się po morzu cząsteczek subatomowych. Twój umysł jest jasny i zachowuje pełną równowagę. Czujesz się upojnie, radośnie i bardzo bezpiecznie na tym szachowym dywanie, a on reaguje na każde twoje polecenie. Przestrzeń wewnętrzna przypomina niebo, otwarte i wypełnione migoczącymi światełkami. Lecz przestrzeń wewnętrzna napełniona jest też brzęczeniem, jak brzęczenie pszczół, brzęczenie nieustannego ruchu, aktywności. Badając głębiny swoich wewnętrznych krain, zauważysz wzorce światła, które łączą się w konstrukcję. Są niczym wewnętrzne rzeki i strumienie świadomości. Jeśli pociąga cię określona informacja, dostrój się do niej, studiuj jej symbole. Odczuwaj ich obecność. Co reprezentują? Czy jest to energia, z którą chcesz się połączyć? Czy chcesz się z nią zjednać, czując podobieństwo do niej? Możesz wskoczyć do każdej z tych rzek światła, podobnie jak geny, które skaczą po całym genomie. Zmiana jest inherentną cechą, zdolnością DNA. Skupiska świadomości otwierają i zamykają bramy, budują mosty i drabiny w strukturze genomu, która wiecznie się zmienia i rozwija. Częstotliwości światła, które przenikają twoje ciało, aż do poziomu subatomowego, to zakodowane symbole, które niosą ci nowe informacje niezbędne do transformacji twojej świadomości. Podróżując tak po subatomowym świecie umieszczonym na dywanie szachownicy, pomyśl, jaki rodzaj zewnętrznego świata chciałbyś zamieszkiwać. Jeśli wybierzesz pokojowy świat bez przemocy, musisz wyobrazić sobie oraz nasycić energią, aby zaistniał, wizualizując każdy aspekt, który ma dla ciebie znaczenie. Widząc siebie, ustanawiając obecność świadomości w głębinach wewnętrznych przestrzeni siebie, masz swobodę napełnić energią oraz dokonać selekcji i wyboru tych wersji rzeczywistości, których bezpiecznego rozwoju sobie życzysz, jako istota duchowa, zamieszkująca ludzki kształt. Potwierdź swoją intencję bycia zawsze we właściwym miejscu, we właściwym czasie, w równowadze oraz z wykazaniem mądrości i stosownego użycia swoich energii twórczych, żyjąc jednocześnie w pokoju i ciesząc się dobrym humorem. W świecie wypełnionym nowymi, ekscytującymi pomysłami, służącymi optymalnemu wzrostowi, musisz ujrzeć oraz dokonać wyboru pożądanych jakości. Podczas tej wewnętrznej podróży ćwiczysz swój umysł oraz pobudzasz nowe stopnie psychicznej wrażliwości, które dodadzą ci mocy większej jasności w kreowaniu swojej wybranej wersji rzeczywistości. Otwarcia takie dostarczają ci możliwości bezpośredniego kontaktu z wiedzą, której szukasz, aby zrozumieć głębiej prawdę o dziedzictwie ludzkości. Kiedy wrócisz do zewnętrznego świata codzienności, pamiętaj, aby zastosować te same umiejętności, których użyłeś w nawigacji po przestrzeniach wewnętrznych, aby sięgnąć do gwiazd. Metafory, podobnie jak symbole, są narzędziem służącym opisywaniu abstrakcji, pomagającymi twojemu umysłowi w uchwyceniu nieuchwytnego. Problemy wynikają wtedy, gdy symbole bierzesz za rzeczywistość.
Kosmiczne prawo mówi, że macie wolną wolę działania zgodnie ze swoimi wyborami, jednakże wasze uczynki wrócą do was. Może to jest jedynie gra świadomości, ale w trójwymiarowej rzeczywistości i poza nią staniecie przed konsekwencjami swoich działań. Odstęp czasowy może być różny, może nawet minąć milion lat, zanim nastąpi zwrot rzuconego przez was bumerangu. Jednakże w czasach przyspieszonej energii, takich jak nanosekunda, pamiętajcie, że wszystko dzieje się drastycznie szybciej. W wiecznie rozszerzającym się wielowszechświecie prawo to jest szczodrym darem dla wszystkich form świadomości, pełnym współczucia osiągnięciem, które nakazuje rób co chcesz, ale radzimy, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, nie rań, nie czyń krzywdy. Jest to jednak tylko rada, a nie nakaz. Masz wolną wolę wyboru tego, jak chcesz doświadczać istnienia. Tworzyć nasiona, obsiewać nimi swoje pole trójwymiarowej rzeczywistości i zbierać plon tego, co zasiałeś. W taki sposób, czyli szczodrze, uczysz się odpowiedzialności współtworzenia rzeczywistości. Ponieważ natężenie energii nieustannie rośnie, a rozbłyski i erupcje koronalne na Słońcu odmieniają ludzką świadomość, działający z pozycji korupcji, kłamstwa, oszustwa, kradzieży, gwałtu, torturowania i zabijania znajdą się na skraju przepaści i tracąc równowagę polecą na łeb, na szyję, ku niechybnej autodestrukcji. Oszustwo i przemoc są jedynie oliwą dolewaną do ognia, napędzającą potrzebę coraz większej przemocy i oszustwa. Kiedy częstotliwość zakodowanych światłem energii rośnie, to, co robisz, wraca do ciebie z coraz bardziej przyspieszającą dokładnością i to jest właśnie ten szczodry dar wielowszechświata.